Siemanderko. Naszym gościem jest dzisiaj Maciej Karwowski. Psycholog, pedagog i socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2002 roku ukończył studia pedagogiczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2004 roku studia psychologiczne i socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w trybie międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych. W 2004 roku na podstawie napisanej pod kierunkiem Witolda Dobrołowicza rozprawy pod tytułem Typy inteligencji a. Kreatywność, inteligencja akademicka, emocjonalna i intuicyjna a. Zdolności i postawy twórcze otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność, pedagogika zdolności. Tam też w 2010 roku na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pod tytułem Klimat dla kreatywności, teorie, metody, badania. Zgłębianie kreatywności, studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, specjalność, pedagogika zdolności. Od października 2017 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Maciej Karwowski jest zastępcą redaktora naczelnego Journal of Creative Behavior, najstarszego naukowego pisma poświęconego psychologii twórczości. Zasiada w radach redakcyjnych Creativity Research Journal, Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, Thinking Skills and Creativity, Review of General Psychology, Journal of Creativity and Business Innovation oraz Frontiers in Psychology. Wraz z Janiną Uszyńską-Jarmoc pełni funkcję redaktora naczelnego wydawanego w trybie Open Access pisma Creativity, Theories Research Application. Od magistrantów oczekuje przede wszystkim entuzjazmu i chęci uczenia się. W roku 2020 publikował średnio jeden artykuł naukowy co 2 tygodnie. Opublikował w sumie tyle artykułów, że naprawdę nie chce mi się ich liczyć. Sporo. Jego prace były już cytowane niemalże 5000 razy. To naprawdę twórczy człowiek. Co tu wiele mówić? Poznajmy zatem jego tajemnice. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć. Zostawcie pod nagraniem reakcję. A jeżeli możecie, to udostępnijcie stream. W ten prosty sposób dotrzemy do większej liczby osób, a dzięki temu świat stanie się być może bardziej twórczy. To ja mówiłam. Cyberfruzia. Okej, i myślę, że możemy chyba już zaczynać, czyli witam Was wszystkich. Psychologia i gaming, czyli korzystamy z psychologii, żeby lepiej zrozumieć gry i graczy, ale też korzystamy z gier, żeby lepiej zrozumieć psychologię, czasami nawet psychologów. Jest to jakiś dodatkowy pretekst do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o tym, co nas wszystkich interesuje. Tutaj już widzę, że lajkujecie Cyberfruzię. Myślę, że musieliście docenić jej twórcze podejście do języka angielskiego. No to zrobiło nawet na mnie wrażenie. A naszym gościem jest, jak już słyszeliście, widzicie, nie muszę już dużo wprowadzać, bo Fruzia to zrobiła, ale muszę powiedzieć, że naszym gościem jest profesor, doktor, habilitowany Uniwersytet Wrocławski, Maciej Karwowski. Macieju, witamy Ciebie. Dobry wieczór, Łukaszu, i dobry wieczór Państwu wszystkim. Bardzo dziękuję. Jak już Ci powiedziałem, to kosmiczna dla mnie okazja, bo ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi w grach i streamach, ale tym bardziej się cieszę. Widziałem, że jesteś nie jedynym Karwowskim, który tutaj z nami jest, bo mamy też na czacie i więcej Karwowskich. Pewnie synowie siedzą, widzisz, zamiast grać, to oglądają stream. Także pozdrawiamy Franka i całą resztę tutaj. No i tak, ale tematem na dziś, naszego dzisiejszego spotkania jest twórczość, ale mamy też grę. I tu już zaczęliśmy rozmawiać przed tym, jak weszliśmy na wizję z Maciejem, bo no pojawił się pomysł, jaką grę moglibyśmy wziąć. I oczywiście pierwsza gra, jaka wam pierwsza gra przychodzi na myśl, kiedy myślicie o twórczości? Napiszcie w komentarzach i myślę, że to jest pewnie ta gra. Więc ja sobie powiedziałem, że nie ma szans, jeżeli jest temat twórczości, żebyśmy wzięli Minecraft. Więc wziąłem jakąś inną grę, która mi się kojarzyła z jakąś kreatywnością. Ale chyba kiepsko wybrałem, bo w sumie, w gruncie rzeczy, jak teraz pewnie tutaj zauważycie,
No to ta gra nie do końca, no właśnie nie wiem, czy ona bada twórczość, czy coś bardzo bliskiego. No tutaj są podobne, widzę, opinie wszyscy macie. Joanna też mówi, że Minecraft, wszyscy, że Minecraft. No to nie może być o twórczości Minecraft, nie może być Minecrafta w spotkaniu o twórczości. Nie wybaczyłbym sobie tego, bo to byłoby takie skojarzenie, no nie nowe, no może i wartościowe, bo trafne, ale zupełnie nie nowe, a pewnie zaraz do tej definicji gdzieś tam też dojdziemy twórczości. Więc wybaczcie mi, że wybrałem taką grę. I tak ad hoc od razu może cię zapytam, w takim razie zanim przejdziemy do mojej listy, która jest bardzo długa i pewnie przeczytamy tylko kilka pytań z tej listy, więc cię zapytam, czy inteligencja i twórczość, te rzeczy są ze sobą jakoś mocno związane, czy mniej niż by się ludziom wydawało? Kolega mnie ostatnio nawet pytał jeden, jakoś tak się chyba podejrzewał, że nie ma zbyt wysokiej inteligencji, a chciał chyba coś stworzyć i się pytał, czy to te rzeczy są ze sobą ściśle związane, czy mało ściśle? Mało ściśle. To znaczy, oczywiście krótka odpowiedź na długie i warte wykładu pytanie zawsze będzie upraszczające, ale wydawało się jakiś czas temu, że ściślej i że no to chyba Einstein powiedział, jeżeli dobrze pamiętam, że twórczość to jest w ogóle taka rozbawiona inteligencja, nie? Intelligence having fun, to znaczy, że jak masz naturalną bystrość umysłu i zdolność rozwiązywania problemów, to jak się dobrze ukierunkujesz w jakimś tam mniej czy bardziej artystycznym, ale niekoniecznie wyłącznie artystycznym kierunku, to ta inteligencja powinna ci to gwarantować. Jest taka metaanaliza, czyli takie duże, duże badanie, które się pojawi lada chwila, a w zasadzie... Czy rozumiem, że twoje? Jutro. No między innymi, ale to metaanaliza, więc to tam autorów dużo i to nie tylko nasze badania, które pokazuje, że jeżeli chodzi o rolę inteligencji, ona jest oczywiście ważna i oczywiście przy bardzo niskiej inteligencji realne szanse, że się czegoś dokona i coś zmieni, są nieduże, ale to nie jest ścisły związek w tym sensie, że ani inteligencja niczego nie gwarantuje, ani nie jest tak, że ci najbardziej inteligentni zawsze są najbardziej twórczy. Ci najmniej inteligentni rzeczywiście rzadko są bardzo twórczy, o tak. Czyli inteligencja jest troszkę takim warunkiem koniecznym, prawda? Elementem, tak stówkę trzeba mieć? No, niektórzy mówią, że 120, a jak się mówi 120, to już się robi takie całkiem niezłe kryterium wejścia, bo to oznacza, że to ci wycina 90%. Czyli w tym sensie nie jest potrzebna, czyli tak nie, że tak przeciętnie, tylko troszeczkę trzeba mieć, tak? Ale rozumiem, że bardziej chodzi o to, że wysoka inteligencja nie gwarantuje twórczości. Tak, wysoka inteligencja nie gwarantuje twórczości, niska inteligencja niemal zawsze gwarantuje nietwórczość. Mhm. Ale oczywiście zaraz ktoś napisze pewnie na czacie, a co z Nikiforem, prawda? Albo z wieloma innymi przypadkami osób, które przy, nie wiem, niepełnosprawności intelektualnej potrafiły tworzyć. No oczywiście trzeba pamiętać, że my mówimy o średnich, mówimy o probabilistyce, mówimy o tym, co jest bardziej czy mniej możliwe. Mhm. Ale jak tutaj słusznie ktoś zauważa, ja przepraszam, bo nie widzę zbyt wyraźnie tych napisów, konkretną inteligencję trzeba mieć, tak, jak się... Czyli to jest związek niebagatelny, ale to nie jest ani jeden do jednego, ani nie jest tak, że sama inteligencja wystarczy. To z całą pewnością. I to wiemy od dobrych 60 lat. Dzisiaj trochę lepiej to badamy, bo badamy, prawda, co się w mózgu dzieje przy okazji, ale sprawa jest oczywiście bardziej złożona, więc jak będziemy chcieli w tę złożoność sobie powchodzić, to ja służę, ale nie chciałbym tu wykładu uprawiać podczas streamingu. Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że my możemy powiedzieć komuś, nie przejmuj się, nie jesteś za bardzo inteligentny, ale możesz być twórczy. Tylko to jest w drugą stronę, że można powiedzieć, słuchaj, to, że jesteś inteligentny, to jeszcze nie znaczy, że będziesz twórczy. Tak. No niestety tak. Inteligencja jest warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym, tak, żeby osiągnąć... rezultaty twórcze. Wszystko na to wskazuje, przy czym oczywiście jest też tak, że trzeba by było pewnie wcześniej raczej niż później zdefiniować to, co my co rozumiemy przez twórczość, prawda? No bo jeżeli mówimy wyłącznie o osiągnięciach, czyli o tym, co daje Nobla, Pulitzera, pierwsze miejsce na liście przebojów, czy whatever, ale czymś takim bardzo... A propos, słyszałeś, Jacek, o pierwsze miejsce na liście przebojów, o tobie mowa. Nie da się bez, prawda. Więc jedna rzecz to jest oczywiście, czy mówimy o efekcie końcowym jakimś, czy mówimy o wytworze, czy mówimy o jakichś obserwowalnych, no, produktach, tak to nazwijmy, skutkach, czy mówimy o tym czymś, co się w głowie naszej dzieje podczas rozwiązywania problemów, może grania,
może bawienia się, a może uczenia się, prawda? Czyli o takim już czysto psychologicznym fenomenie, który pewnie z tego punktu widzenia powinien być bardziej uniwersalny, czyli nieograniczony tylko do tych, którzy faktycznie tworzą, ale do tych, którzy myślą, działają i tak dalej. Czyli twórczość rozumiana jako pewien stan umysłu czy sposób myślenia to jest pewnie trochę inne zjawisko. Zresztą o tym pewnie za chwilę sobie porozmawiamy, prawda? Więc to też zależy od tego. A twórczość, tutaj ten podział właśnie, czy to troszeczkę nie zależy też od tego tak naprawdę, jak sobie zdefiniujemy tą twórczość i czy mówimy o takiej twórczości przez duże te, czy przez małe te? Taką twórczość życia codziennego, czy taką wielką, wielką twórczość? To się jakoś współcześnie rozróżnia w kategoriach jakościowych, czy tylko jest to taka, to są takie różnice ilościowe, że po prostu ta twórczość przez małe te to jest taka, kiedy człowiek jest mniej twórczy troszeczkę, a ktoś się staje artystą życia albo artystą swojej dziedziny, jak ma tego więcej. Czy to są jakieś różnice ilościowe, czy nie? Czy jakościowe? To jest w ogóle bardzo, bardzo dobre i wbrew pozorom nieproste pytanie, dlatego że to jest tak, że z jednej strony rzeczywiście mówi się o jakichś różnych... Słychać mnie? Bo coś mi tutaj krzyczy, że się zmieniło. No to czekaj, mi się wydaje, że cię słychać, ale ja jeszcze sprawdzę w takim razie. U mnie też słychać. Więc... Dobra, w porządku, więc mówię dalej. Więc... Słychać. Więc ja myślę, że to wiesz, to można sobie o tym pomyśleć troszeczkę w taki sposób. Ja lubię taką sportową metaforę. Ona może nie jest jakaś najbardziej wyrafinowana, ale całkiem fajnie tłumaczy ten, ten rozdział pomiędzy czymś, co jest małą twórczością codzienną, a czymś, co jest wybitną, o którą pytasz. To znaczy, no można by sobie wyobrazić coś takiego, że każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu posiada jakąś tam fizyczną sprawność, prawda? Jedni mają jej więcej, drudzy mniej, ale ona się jakoś tam w populacji rozkłada, takich osób kompletnie pozbawionych jest niewiele, czyli jakieś zdolności do tego, żeby sportowo funkcjonować mamy. No a medal na olimpiadzie dostaje bardzo niewielu, czy bardzo niewielu zajmuje się profesjonalnym sportem, czy e-sportem, czy czymkolwiek innym. Więc jedna rzecz to jest myślenie o tym potencjale, czyli o tej sprawności jako znowu o takim warunku koniecznym i o pewnym takim psychologicznym powerze do tego, żeby się być może realizować w różnych dziedzinach, no ale ta realizacja nie zależy tylko od tego poweru, ale ona też zależy od czasu, od treningu, od wysiłku, od różnych motywacyjnych czy osobowościowych, od szczęścia, od kasy być może i szeregu innych rzeczy. Więc w gruncie rzeczy to, czy my mówimy o tym takiej codziennym rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu różnych rzeczy, które mogą być dowcipy, mogą być teksty, prawda? Czyli czy mówimy o czymś, co jest już faktycznie takim wow osiągniętym gdzieś na koniec, no wydaje się, że mówimy o zupełnie różnych kategoriach zjawisk. To znaczy osiągnięcia twórcze to nie jest kategoria psychologiczna, prawda? To nie jest proces psychiczny. To jest złożone zjawisko, gdzie mamy uwikłane w to zaangażowanie często wieloletnie. Natomiast gdy mówimy o tym, co się dzieje w naszej głowie, gdy, nie wiem, gramy w grę, albo gdy tę grę tworzymy. No ja właśnie dostałem w głowę przed chwilą. Nie wiem, czy to mojemu ludzikowi nie zmniejszy kreatywności. To jest rzeczywiście takie zjawisko, które jest znacznie bardziej uniwersalne. No, oczywiście nie każdy ma potencjał taki sam, natomiast wydaje się to znacznie bardziej uniwersalne i pewnie odpowiednio stymulowane, odpowiednio rozwijane, odpowiednio pielęgnowane. To się może gdzieś tam przerodzić z czasem przy dobrym wsparciu. Faktyczne osiągnięcia, ale to są jakby dwie zupełnie różne klasy zjawisk. Okay. Tak? Jedna jest psychologiczna bardziej, a drugie jest bardziej, powiedziałbym, społeczno-kulturowo-socjologiczne, historyczne, zwał jak zwał. No dobrze, a w takim razie, bo to też by nam troszeczkę przybliżyło chyba rozumienie twórczości. Kiedy w ogóle, jakie są pierwsze przejawy takiej twórczej aktywności człowieka? Jak patrzymy sobie na przykład na jakieś dziecko. Nie chodzi mi oczywiście tam od malowanie dłoni w jaskiniach, tylko w rozwoju ontologicznym. Przychodzi człowiek na świat, no i wiemy, że tak jak wychodzi z brzucha, to jest jeszcze to chyba trochę mało twórczy i w którymś momencie jest jakiś taki pewnie moment, że zaczynamy dostrzegać jakieś pierwsze przejawy jego aktywności twórczej już. Czy jest coś, na co można patrzeć? Jakby w którym momencie można dostrzec, że dziecko jest kreatywne, że dziecko ma zadatki na twórcę? Jakie są badania może też na ten temat, które by pokazywały, że już na jakimś w miarę wczesnym etapie można byłoby dostrzec coś, co pozwoli nam z jakimś tam pewnie prawdopodobieństwem mniejszym bądź większym powiedzieć, o, tu będziemy mieli do czynienia chyba z twórcą.
Odpowiedź padła na czacie. Znaczy, jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że to się pojawia wtedy, kiedy dobrze ustabilizuje się język i wtedy, kiedy dziecko zaczyna dużo gadać i dużo pytać zwłaszcza. Oczywiście mówiąc już tak bardziej, pewnie bardziej serio i bardziej poważnie, pewne znamiona, wczesne znamiona takie i ciekawości poznawczej, powiedzmy, czyli pewnych takich zjawisk, które są dla twórczości ważne, można rozpoznawać czy widzieć wcześniej, ale one są bardzo niestabilne. To znaczy, jakbyśmy chcieli na podstawie tych zjawisk u dwulatka czy trzylatka prognozować, co będzie za dwa czy trzy lata, to dzieje się, to by była bardzo, bardzo słaba prognoza. Natomiast to, co w ogóle lingwiści, tak, językoznawcy, psychologowie języka mówią, że no, że język, jak się dziecko zaczyna uczyć języka, zwłaszcza jego reguł, prawda, tego, jakie błędy robi, tego, prawda, że mówi, że są dwa człowieki, ale też tego, że język w ogóle sam w sobie jest niesamowity, no bo ze skończonej liczby elementów jesteśmy w stanie stworzyć nieskończoną liczbę opowieści, prawda, no i jakby w przypadku maluchów to bardzo ładnie widać, jak dynamicznie to się rozwija i jak bardzo niesamowite rzeczy powstają. Więc jedna rzecz to jest oczywiście kwestia rozwoju językowego. Druga jest taka, że wtedy też powstają te takie bardzo zabawne, śmieszące nas, czasem pomyłkowe, a czasem bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i w gruncie rzeczy oryginalne jakieś pomysły dzieci. Ja wczoraj chyba nawet rozmawialiśmy o tym z moimi dziećmi, że my kilka lat temu, gdy szedłem z moją córką do przedszkola i coś sobie śpiewaliśmy, a tak naprawdę śpiewaliśmy sobie Kaczkę Dziwaczkę. Mhm. I ona w pewnym momencie mówi do mnie: tato, a co to jest kiloser? Mówię, jaki kiloser? O co chodzi z kiloserem? No, no bo śpiewasz, poproszę o kilosera. Prawda? No, co dla ciebie jest normalne, że jest kilogramem sera, jakby dziecko słyszy kiloser, pewnie wokół kilosera zaraz mogłoby zbudować jakąś opowieść. Więc a mój kolega się pytał, co to jest na cudia? No. Na cudio nasza, prawda? W kościele usłyszałem. Ale to widzisz, ale czy ty nie mówisz o dwóch rzeczach tak naprawdę? Bo język to jest bardzo złożone tak naprawdę narzędzie i pewnie po części, jeżeli mówisz o tym, że po języku możemy się zorientować, czy ktoś będzie twórczy, czy nie, to pewnie po części dlatego też, że inteligencja się w nim wyraża, że ktoś inteligentnie zaczyna językiem operować, ale to niekoniecznie właśnie musi być ta twórczość. Czy to jest tak, być może twórczość bardziej by się pojawiała na takim właśnie jakimś dziwnym, twórczym wykorzystaniu języka, niż po prostu na tym, że ktoś szybko zaczyna mówić i mówi jak maszyna. To zdecydowanie o to chodzi. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście jest tak, że wszystkie, jakby to ładnie powiedzieć, żeby nie zamęczyć słuchaczy, ale w ogóle dyferencjacja, czyli pewne rozróżnienie zdolności różnych poznawczych postępuje z wiekiem i one na początku są trudne do rozróżnienia. I to jest jakby pierwsza rzecz taka rozwojowa. Ja nie jestem psychologiem rozwojowym, więc to też trzeba traktować ostrożnie. Natomiast może być tak, że rzeczywiście na samym początku, jakbyśmy chcieli odróżnić od siebie inteligencję od twórczości, to mielibyśmy kłopot, bo one się zlewają poniekąd. Natomiast rzeczywiście, jak mielibyśmy powiedzieć, co jest takiego specyficznego w użyciu języka, no to nie to, że ktoś ma duży zasób słownictwa albo potrafi analitycznie tworzyć piękne historie wyłącznie, ale to, że posługuje się nietypowymi skojarzeniami, to, że tego języka używa inaczej. No jest oczywiście jeszcze taka warstwa bardziej niejęzykowa, a mocniej wizualna, prawda? Czyli związana z wyobraźnią, fantazją, tworzeniem pewnych opowiadań, ale też tworzeniem pewnych obrazów, czyli takich czegoś, czego dziecko nie widziało albo nie widziało w tej postaci, a jednocześnie potrafi to transformować, potrafi przetwarzać. I to u pięciolatków to nam się bada całkiem dobrze. To znaczy, rzeczywiście jesteśmy w stanie widzieć różnice między dzieciakami i to, że to się w miarę stabilnie, jak to się rozwija, widzimy. U dzieci młodszych niż pięcioletnie, owszem, są takie próby, a to z tym z zabawkami, a to z czymś, natomiast no, one mi się wydają tak, że tak powiem, mało przekonujące badawczo. To znaczy, tam jest dużo niestabilności, więc gdzieś tak, gdzieś jeżeli chodzi o takie pierwsze symptomy na serio badawcze, to ja bym powiedział, że to jest gdzieś ten moment takiego środkowego przedszkola, kiedy to widać. Ale oczywiście pewnie ludzie, którzy się zajmują zwłaszcza małymi dziećmi, są w stanie to rozpoznawać wcześniej, więc to nie jest niektórzy, tak, że to jest... Niektórzy uważają, że dzieci są bardziej twórcze niż dorośli. Coś w tym jest chyba, nie? Czy nie? Wiesz co, no to jest jeden chyba z takich najbardziej dominujących mitów. To znaczy tak po prostu nie jest. To znaczy wszystkie możliwe dane temu przeczą. Ale oczywiście to jest bardzo piękne, romantyczne przekonanie i jak komuś ono jest do czegoś potrzebne, to niech je sobie w głowie nosi. Dlaczego ludzie tak myślą? No, znowu długa, pewnie powodów jest co niemiara. No, pierwsza rzecz jest taka, że dzieci nas często zaskakują.
A to pytaniami nas zaskakują, a to tym, że trawa jest fioletowa, prawda? A to jakimś tam niekonwencjonalnym połączeniem. Tylko bardzo wiele z tego zaskakiwania wynika z tego, że dzieci pewnych rzeczy nie wiedzą. To znaczy z niedostępności pewnych struktur albo po prostu z braku wiedzy. Więc to, co dla nas jest zaskakujące, tak naprawdę nie jest wyrazem jakiejś szczególnej kreatywności, tylko tego, że to jest błądzenie, które jest bardzo fajne, ale wiele z tego nie wynika. Po drugie, dzieci czyli to troszeczkę my nadajemy tak. temu jakiś głębszy sens po prostu. My tam romantyzujemy bardzo mocno i ja mówię, ja nawet to lubię, to znaczy to mi się sympatyczne wydaje, że my tak myślimy, ale jeżeli ktoś zupełnie serio, jak sobie odpalicie tego Kena Robinsona na TEDxie, prawda, który ma miliony jakieś odsłon i to rzeczywiście retorycznie jest genialne, to znaczy to wystąpienie jest znakomite, ten jego humor, to jak on o tym mówi, to jak tę szkołę niszczy tam w tym, ale tam jest mnóstwo bzdur, to znaczy takich kompletnie nieprawdziwych test, to znaczy on mówi, że 98% dzieci ma w wieku tam 4 właśnie czy 5 lat jest geniuszami twórczymi, a później idą do szkoły. Tego badania nigdzie nie ma, ono nie istnieje. On się powołuje na jakieś badanie z NASA, które gdzieś tam było opisane w jakiejś książce. Ja znam mnóstwo najlepszych na świecie badaczy twórczości, którzy robili wszystko, żeby dojść do tego. To nieprawda, więc oczywiście jest mnóstwo takich stereotypów związanych z tym, że dzieci są spontaniczne, dzieci są ekspresyjne, dzieci są świeże w swoim myśleniu, dzieci po prostu nie boją tworzyć, nie? Bo dorośli czasami dasz dorosłemu jakąś kartkę, zresztą twórczość często się łączy z zabawą, dasz dorosłej osobie kartkę, farby i powiesz, no stwórz jakieś dzieło, to on powie, no co ty, wiesz, jestem dorosłym człowiekiem, nie będę się teraz bawił, a pewnie jakbyśmy go troszeczkę tak przymusili, to rozumiem, że to dzieło mogło być znacznie ciekawsze niż, no powinno być ciekawsze niż dzieło dziecka, które bez żadnego wahania i głębszego namysłu zacznie wszystko. Zresztą, ja mam tutaj piękne prace mojego syna, jak miał 5 lat, które malował. Ja mam wrażenie, że przewyższają, mam nadzieję, że żona mnie nie słucha, ale że przewyższają trochę nawet pod wieloma względami pracę mojej żony, która kończyła Akademię Sztuk Pięknych. Ja wiem, naprawdę mógłbym tutaj przynieść i wam pokazać. Na następnym streamie zawieszę z tyłu, także kto jeszcze nie followuje, niech da followa, że jeżeli nie chcecie przegapić tego, co jest z tyłu, naprawdę dobre prace. A to może też dlatego, że sztuka współczesna, nie wiem, czy do niej nawiążemy też później, ona troszeczkę niekiedy jest taka troszeczkę dziecięca. Trudno to odróżnić, jak się nie zna całej ideologii. No dobra, ale zostawmy dzieci w spokoju i Kasper, powiedz nam, co tam, o co nasz czat pyta. Więc tak, najpierw powiem ci, co powiedzieli, gdy spytałeś o kreatywne gry. Rzeczywiście Minecraft się pojawił kilka razy, ale też kalambury i Simsy. I jeśli chodzi o pytania, które się powtarzały na czacie, to Artur Jagodziński wspominał, że gdzie to ja tutaj miałem? Pytanie, jak mierzyć kreatywność, a właściwie myślenie dywergencyjne z pomocą rysunków online? I potem też się pojawiło pytanie, w ogóle jak mierzyć kreatywność? Czy da się zmierzyć kreatywność? No. Macieju, co ty na to? Da się zmierzyć kreatywność? Ja pamiętam jeszcze, kiedyś prowadziłem koło naukowe i tam chodziliśmy z testem Urbana Jelena, który mieliśmy u nas w szafce. Na przykład, tak. Nie no, oczywiście, że się da, jakby się nie dało, czyli jakbyśmy nie mieli sposobu, to musielibyśmy ten sposób wymyślić, no bo jakbyśmy go nie wymyślili, to byśmy nie mieli co robić i trzeba by było znaleźć inną pracę. A mówiąc zupełnie serio, da się. Ale da się wtedy, kiedy ją sobie dobrze wytłumaczymy, bo my na razie tak sobie skaczemy, prawda, wokół, to znaczy ją kontekstowo definiujemy, trochę mówiąc, co jest, trochę co nie jest, trochę odróżniając, no trochę, jak rozumiem, taka konwencja, ale musimy sobie odpowiedzieć, czym ta kreatywność jest. No jak tak sobie powiemy, to powiemy, no jak mówimy o kreatywności, to nie mówimy o Mickiewicza, panu Tadeuszu, który gdzieś tam stoi na półce, prawda? To może być efekt jego kreatywności, ale mówimy o jakichś procesach, które do niej prowadzą. Jak sobie te procesy zrozumiemy, to możemy starać się je wywoływać w kontrolowanych warunkach, czyli na przykład w testach, w zadaniach. No i jednym z takich procesów, co zresztą pewnie dla wielu osób, patrząc na to, kto jest na czacie, nie jest jakimś zaskoczeniem, jest taki proces, który my nazywamy myśleniem dywergencyjnym, czyli myśleniem w wielu kierunkach. Czyli nie tylko tak jak w inteligencji, rozwiązywaniem, prawda, zadania jak z matematyki, dane. Nie tak jak w tej grze, gdzie trzeba się domyślić, o co autorowi mogło chodzić. To jest w ogóle, to jest ciekawy przykład, wiesz, dlatego że to, o czym jest ta gra, to jest dla mnie rzeczywiście taka trochę gra o rozwiązywaniu problemów. I to też może być twórcze, ale to jest mocno analityczne.
Podczas, i to jest w porządku i można to też tak mierzyć. Nawet ta gra pewnie mogłaby być od biedy jakimś testem kreatywności, jakby ją porządniej jakby do tego przygotować. Znaczy ona sama w sobie jest kreatywna, nie? Autor był bardzo kreatywny, ale niekoniecznie gra, tak. Rzeczywiście. Gra tak. Pytanie, czy ona wymaga rzeczywiście kreatywności od użytkownika? Chyba nie, ale za mało chyba nie. Wie. Trzeba się domyślić, o co chodzi o autorowi. Tak, natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, no to oczywiście, jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy jakiś proces, powiedzmy, że to jest to myślenie dywergencyjne, czyli myślenie w wielu kierunkach, tak? Dostajesz otwarte zadanie. To zadanie może być bardzo różne, na przykład, nie wiem, co by było, gdyby nagle zapadła ciemność całkowita i nic byśmy nie widzieli, prawda? I twoim zadaniem jest wymyślenie konsekwencji do tego rodzaju sytuacji, albo w jaki sposób można byłoby w bardzo inny niż wcześniej sposób wykorzystać coś, co jest typowym obiektem, nie wiem, prześcieradło na przykład. No, to są takie bardzo typowe zadania, gdzie ludzie przez jakiś czas generują, czyli podają swoje pomysły w odpowiedzi na tego typu zadania i teraz my sprawdzamy, na ile tych pomysłów jest dużo, czyli w jakiej mierze oni są generatywni, płynni, jak bardzo one są zróżnicowane, no, bo można mieć dużo pomysłów, ale bardzo podobnych, prawda? I to trochę nie o to chodzi w dywergencji, w twórczości, jak bardzo są zróżnicowane, czyli mówimy o ogiętkości wtedy, jak bardzo są różne niż inni mają, a więc o tak, albo co by było, gdyby ludzie nie musieli spać, o powiedzmy to byłoby niebo na ziemi. No tak, ale to są w ogóle, wiesz, ciekawe pytania, bo na przykład na takie pytanie, co by było, gdyby zapadła ciemność, to co ci się narzuca, to mówisz, no potykalibyśmy się, tak, mielibyśmy guzy, ale jak chwilę pomyślisz, to ktoś odpowiada, no osoby niewidome byłyby przywódcami. Tak, bo one są zaadaptowane do tej sytuacji, ona nic im nie zmieni. To jest fajna odpowiedź, bo ona jest i oryginalna, i trafna. Bo nie tylko o to chodzi, żeby coś było oryginalne, ale głupie. Tak, to znaczy, to jest istota jednak twórczego myślenia, żeby to miało sens. Bo takie rzeczy, które są bardzo oryginalne, ale niezbyt sensowne, to znaczy no niezbyt adaptacyjne, to do księgi rekordów Guinnessa, nie? A nie do twórczości. Więc, poprzez takie myślenie dywergencyjne jesteśmy w stanie zmierzyć potencjał człowieka do tego, żeby do pomysłowości, powiedzmy. I teraz jest pytanie, czy tak zmierzone myślenie dywergencyjne przewiduje jego na przykład faktyczne zaangażowanie w twórczość albo osiągnięcie? No takich badań to my już za dużo nie mamy, bo to wymaga 30 lat, nie? 40 lat, żeby sprawdzić, co będzie z tym człowiekiem, ale te badania, które mamy, pokazują, że przewiduje. To znaczy, że znowu ci ludzie, którzy w wieku lat 10 czy 11 generują dużo takich pomysłów, zdecydowanie częściej są osobami z sukcesami twórczymi na swoim koncie już, gdy mówimy właśnie czy to, prawda, hicie, czy to książce, czy to o czymś tego typu. Więc nie tylko te testy mierzą jakieś tam sztuczne, wydawałoby się, operacje i zabawy, ale coś, co jest ważne dla faktycznej twórczości. Więc to jakby zbliża te dwie rzeczy, o które zapytałeś, prawda? Czyli potencjał, jakąś małą twórczość codzienną i wybitność. Więc da się to zmierzyć, ale to nie jest jedyny test, prawda? Takich testów jest dużo. Są testy rysunkowe, są rozmaite zadania, przed którymi się ludzi stawia. Są testy, gdzie się wymaga wyobrażenia, jakby przekształcenia jakiegoś obiektu. No ja chętnie bym dołączył na czat i wrzucił parę rzeczy, ale nie mam dostępu do czatu, więc muszę opowiadać. Powiedz mi, co chcesz, żebym powrzucał, to ja powrzucam w międzyczasie. To już ci, już, a ma, jak tobie wrzucę na czat, to będzie dobrze tutaj? Tak. Wyślij mi, ja to po prostu powklejam. Wrzuć, tak. A ja się już zaczynam wkurzać na tą grę. Mój Boże, to jest jakaś zręcznościówka. W nią dużo nie grałem, ale widzę, że naprawdę, wiesz, ja tutaj postąpiłem jednak, chciałem postąpić bardziej twórczo, postąpiłem nietwórczo, bo wziąłem rozwiązanie nowe, ale bezwartościowe, czyli no nietrafne. Troszeczkę zrobiłem to, o czym tutaj powiedzieli przed chwilą. No coś wymyśliłem, wybrałem jakąś grę, ale kurde, ta gra nie jest do końca, znaczy w ogóle nie wymaga kreatywności. Ona wymaga niesamowitej zwinności i domyślenia się, o co mogło chodzić autorowi. Dobra, czyli wy, rozumiem, wklejacie teraz testy kreatywności, ale rozumiem, że tutaj... że zaraz będziemy więcej wiedzieli o tym, ale idźmy też troszeczkę dalej. No niektóre tematy musimy tak ucinać, ale już jesteśmy mówieni na jesień, będzie jeszcze raz można do nich wszystkich wrócić i Macieja o to zapytać. Ja zapytam o coś, co elektryzuje ludzi najbardziej, ale to nie będzie seks akurat w tym przypadku, ale coś, co się czasami wiąże też z seksem. Pieniądze i ogólnie warunki życia. Pieniądze i warunki życia.
a twórczość? Bo z jednej strony wydawałoby się, że te najbardziej twórcze idee to zawsze powstawały gdzieś w jakichś takich właśnie relatywnie zamożnych obszarach naszego świata, w antycznej Grecji, w średniowiecznej Florencji, czy właśnie we współczesnym kręgu zachodnim, na przykład w Kalifornii, której dochód wynosi więcej niż niejednego państwa europejskiego. Ale z drugiej strony właśnie też się mówi czasami, że największe dzieła twórcze to były dzieła tworzone przez ludzi, którzy o pustym żołądku w zimnym pokoju siedzieli na twardym krześle, a mimo to tworzyli właśnie niebywałe dzieła sztuki. Tak podobnie też przecież w dziedzinie nauki, bo my się też tutaj jesteśmy naukowcami, nie mówimy tylko o twórczości artystycznej. Też wiemy o wielu naukowcach, którzy tworzyli swoje najwspanialsze dzieła, na przykład Karl Schwarzschild opracował teorię czarnych dziur, siedząc w okopach w trakcie I wojny światowej, czy Wittgenstein, który podobnie rozdał cały swój majątek i poszedł na wojnę, sam się zgłosił i sobie w notatniku notował swoje tezy, które później, na podstawie których później stworzył jedne z największych osiągnięć, szczytowych osiągnięć ludzkiego umysłu. I to jest, wiesz, no dosyć praktyczne pytanie. Czy powinniśmy artystów dobrze wynagradzać i naukowców też, licząc, że będą tworzyli lepiej? Czy to jest dobrze, jak człowiek żyje jak pączek w maśle? I co ty myślisz, że ja ci teraz powiem, że powinniśmy oddać wszystko i iść? No właśnie, ty jesteś uwikłany tutaj, jesteś uwikłany, ale postaraj się zdobyć na jakąś, wiesz, altruistyczną wobec świata pozycję, zapomnij, kim jesteś. Ja nie mam za dużo do oddawania, ale w porządku. Chyba Kazik, nie? Chyba w La Machinas de la Muerte jest coś takiego, że prawdziwie wiarygodny to jest artysta głodny. Albo jakoś podobnie. A też tam było, że wszyscy artyści to prostytutki. A to jest inna, tak. To inny utwór, który również warto. W oparach, tak, jeszcze fajek i wódki. Wiesz co, jak się patrzy na dane, które mamy, i te takie solidne dane, poważne dane, a nie anegdoty, prawda? To znaczy nie takie powyciągane przypadki pojedynczych osób, no to te dane jednoznacznie potwierdzają, że no, twórczość kwitnie tam po prostu, gdzie jest wspierana i te wszystkie, no nie przypadkiem Dolina Krzemowa, czy Szwajcaria, czy Skandynawia wyglądają tak, jak wyglądają, to są zasoby pewne i wtedy nawet jak się pojawiają problemy do rozwiązania, to one są problemami do rozwiązania, to znaczy to jest wyzwanie, do których są odpowiednie zasoby, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić na poziomie strukturalnym, czyli całych społeczeństw, firm, korporacji, whatever, prawda, nie na poziomie indywidualnym, do tego dojdziemy. No ale oczywiście skąd się wzięło to powiedzenie, że potrzeba jest matką wynalazków, prawda? No jak cały ten nurt do it yourself, prawda? Te wszystkie pini interesy i tak dalej. Wszystko to, co jest na YouTubach, prawda? Poradź sobie. Jest oczywiście, no jakieś tam uzasadnienie ma, to znaczy ludzie często musieli twórczo funkcjonować dlatego, żeby sobie z problemami radzić, więc to nie jest tak, że to jest jakieś kompletnie odrealnione. Natomiast jak ty mnie pytasz, bo to jest zupełnie inna sprawa, czy artystom, czy naukowcom płacić, czy nie płacić, czy ich wspierać, czy ich nie wspierać. Ja myślę, że patrząc na to, co się dzieje teraz już tak bez żartów, prawda, i na to, co pandemia zrobiła ze sztuką i z artystami, to jest absolutna katastrofa taka kulturowa, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I oczywiście, że sztuka, czy generalnie twórczość profesjonalna musi być wspierana i powinna być wspierana. I tutaj dotykamy czegoś, co znowu pewnie fajnie by było o tym pogadać z pół godziny, tylko o tym, ale w takim telegraficznym skrócie. To znaczy, o ile wśród psychologów są pewne kontrowersje dotyczące tego, czy nagradzanie twórczości poprzez pieniądze, wyróżnienia, nagrody jakiekolwiek inne sprzyja twórczemu myśleniu na przykład dzieci, czyli czy taka ocena to jest dobry pomysł, czy niedobry pomysł, o tyle nie ma żadnej kontrowersji dotyczącej tego, że gdy mówimy o twórczości profesjonalnej, czyli gdy już wejdziesz na taki etap, że to jest twój styl życia pewien, ty z tego żyjesz, tak? Niezależnie od tego, czy to jest nauka, czy to jest sztuka, czy cokolwiek innego, no bo pewnie można się realizować też w innych dziedzinach twórczo, to nie tylko nie szkodzi tobie to, że będziesz wspierany, ale pomaga, dlatego że ty już tę decyzję podjąłeś. Tak? To nie jest tak, że ty teraz zaczniesz to robić, bo ktoś ci kasę za to daje. To jest po prostu docenienie tego, co,
czemu i tak się oddajesz, czyli to nie redukuje twojego poziomu motywacji wewnętrznej, to, że ktoś, czy to samoistnej, czy immanentnej, to, że ktoś cię nagle zacznie za to wyróżniać, bo ona prawdopodobnie już bazowo była wysoka. U dzieci to jest trochę inna historia, trochę bardziej kontrowersyjna, to znaczy, czy na przykład dzieci chwalić, prawda, no, albo czy wzbudzać rywalizację, ale to jest inne, to nie jest o pieniądzach, tak? To jest o zupełnie innej kwestii. Mhm. Czyli dobrze, no to uspokoiłeś mnie. Nie, bo wiesz, bo troszeczkę, to jest, na takiej zasadzie, ja też jak zawsze rozmawiam o pieniądzach i o nauce, to też wiadomo, że no nie do końca tak jest, że my tworzymy dla, tak jak artysta nie do końca tworzy dla pieniędzy, bo tworzy, bo czuje potrzebę tworzenia. My też tworzymy, robimy te badania, no ty robisz 5 razy więcej, czy 10 razy więcej chyba nawet. Jak to możliwe, że ty publikujesz jeden tekst na 2 tygodnie? To jest... Maciek, to jest fizycznie niemożliwe. A ja nie ty nie wiem, używasz jakiegoś programu do tworzenia tych tekstów? Tak, mam taki twórczy napisany, który za mnie pisze te artykuły. No właśnie, tak mi się wydaje. Mam zdolnych doktorantów po prostu, Łukaszu. Ale mówiąc serio, skąd ci wyszło jeden tekst na 2 tygodnie, bo ja nic o tym nie wiem, żeby... No tak wyszło, czekaj. No a, coś, ta fruzia wyliczyła tyle, tak? No, nie, no wiesz co, 20, miałeś ponad 20, 26 czy 7 tekstów w 2020 roku. Znaczy nie wiem, czy tam nie było parę takich zgłoszonych do Sarkajwa. To tylko. Są preprinty, ludzie. No, preprinty, no ale to i tak bardzo dużo. Wiem, to i tak nie jest tyle, co Tytani, którzy mają po 200 tekstów. Jest taki artykuł, to jest taki Griffiths na przykład, z psychologii uzależnień, który co 2 dni publikuje artykuł. Ja bym nie chciał być w tej samej lidze, co Griffiths. Właśnie dlatego już przestaję pisać w związku z tym. A mówiąc zupełnie tak, bo tam jest rzeczywiście przerost, taka publikacyjna biegunka troszeczkę. I jak ja to robię? No ja to robię tak, że ja po prostu pracuję, to znaczy wstaję i piszę i niczego nie interesuje. To jest nie czekam, aż pomysł. Mi wena spotka i nie siadam i oczekuję, że coś na mnie spłynie, tylko traktuję to jako... A to o tym nie pomyślałem, że tak można. To Maciek Bęke też tutaj, nie wiem, czy Maciek jeszcze jest, on też ma taką metodę. Ja robię interwencje psychologiczne auto, takie pozytywne na spotkanie. To znaczy intencje. Bo ja wiesz, ja skończę to moją myśl, że jak gdyby pieniądze są potrzebne artystom, twórcom po to, żeby nie musieli się martwić po prostu o nie, nie? Żeby nie było tak, że stajesz rano i nie możesz się zająć pracą, bo musisz się martwić o to, czy tam będziesz, no po prostu, czy spłacisz ratę na przykład za kredyt. Ale właśnie, to jak zahaczyłeś ten temat, tej sumienności, to też o to cię chciałem zapytać. Bo z jednej strony mamy taki stereotyp osoby twórczej, jako osoby takiej troszeczkę rozbieganej, trochę, której myśli gdzieś są w jakiś tam sposób chaotycznie, które biegną jakoś tam chaotycznie. I ja też z własnego doświadczenia troszeczkę wiem, że czasami na jakieś fajne rzeczy wpada się przez pomyłkę, na przykład grając na tutaj, ja sobie tam czasami plunkam, coś komponuję i czasami się jakiś guzik naciśnie przypadkowo zupełnie i mówię, o kurde, to dobrze brzmi. Albo jakaś myśl ci wpada w głowę, do głowy zupełnie jakoś też przypadkowo, bo chciałeś coś, powiedzmy, nie wiem, myślałeś o czymś, myśli pobiegły w jakąś inną stronę i gdzieś ci się coś nagle skojarzyło, na co byś prawdopodobnie wcześniej nie wpadł. Więc wydawałoby się, że artyści to są troszeczkę tacy ludzie, których umysł popełnia więcej błędów. I niektóre z tych błędów, tak jak w ewolucji, okazują się tak naprawdę błędami twórczymi. Co by sugerowało, że być może za ważne dla twórczości jest taka umiejętność puszczenia wodzy swojemu umysłowi, żeby go za bardzo nie kontrolować, żeby sobie się tam wolno bujał, unosił gdzieś. Ale z drugiej strony właśnie, no przecież mamy też taki stereotyp właśnie osoby, która coś tworzy, ale właśnie sumiennie, całymi godzinami wstaje. Też często tacy twórcy, którzy dużo uzyskują, mówią o tym tak jak ty, że wstają rano i zaczynają, ja wstaję i próbuję, nie zawsze mi się udaje, bo gdzieś mi myśli odciągają, myślę o streamie i tak dalej na przykład, albo jakaś gra mi wpadnie, albo coś innego, więc ja mam tutaj problem. Ale ci, którzy coś osiągają w życiu, w obszarze twórczości, to są na ogół ludzie, którzy podchodzą do tego również bardzo prozaicznie, bardzo bardzo spokojnie, w sposób bardzo zorganizowany. Wstaję, nie czekam na wenę. Dzisiaj mam napisać wiersz, mam napisać piosenkę, mam napisać scenariusz, mam napisać tekst, więc siadam i po prostu od 8 do 16 to robię. Jak to zbilansować, rozstrzygnąć?
No pewnie wiesz, jak to najczęstsza odpowiedź psychologów, nie? To zależy. Depends? Bałem się, że będziesz mi tak odpowiadał dzisiaj. Miałem dużo takich pytań. Tak, nie, ale nie będziemy się wygłupiać, nie będziemy uciekać w depends, tylko porozmawiajmy o tym, bo sprawa jest ważna. Ja tak się śmieję, bo oglądam czat, tak go czasem widzę lepiej, czasem gorzej, ale o zatwardzeniu tam się twórczym zaczęły pojawiać głównie dyskusje, więc odpowiadając trochę na to... Może ci powiększę ten czat. Na ile to jest sumienność, a na ile to jest właśnie kwestia jakiegoś takiego puszczenia wodzy fantazji, trochę błądzenia, trochę nieuporządkowania i spontaniczności. No jest oczywiście tak, że po pierwsze, no są jakieś różnice i one są niebagatelne pomiędzy dziedzinami. To znaczy faktycznie artyści znacznie częściej niż na przykład naukowcy są bardziej emocjonalni, bardziej neurotyczni, mniej sumienni i to jest jakby bezdyskusyjne. To znaczy jak się porównuje i to zarówno artystów do naukowców, artystów mniej do twórczych, do bardziej twórczych, to ewidentnie widać. No ale to jest cecha. Teraz jeżeli chodzi o samą sumienność, to z sumiennością to jest tak, że to jest mocno złożony konstrukt, prawda? I znowu nie będziemy robić wykładu z psychologii osobowości, ale w ramach sumienności masz zarówno taką wytrwałość, prawda, i uporządkowanie, jak też konformizm trochę. I mało ludzi o tym nie pamiętają. Więc rzeczywiście na poziomie cechy sumienność jest negatywnie skorelowana z twórczością, ale to nie oznacza, że ludzie twórczy nie pracują uważnie, tak? I to jest jakby absolutnie oczywiste, że muszą to robić. I teraz powiedziałeś o czymś takim właśnie, no, że kwestia przypadku, trochę inspiracji, że sobie plunkasz, prawda, tego, że coś cię nagle zobaczyłeś coś na spacerze i może ci to podsunąć jakiś pomysł. Z tym pisaniem, nawiasem mówiąc, i badaniami, to może być tak, że każde kolejne badanie rodzi pomysły na kolejne badania, tak, no bo widzisz jakieś rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. I tutaj znowu jest tak, że oczywiście to jest piekielnie ważne, żeby tej spontaniczności, tej szerokości spojrzenia, tej inspiracji pozwolić do siebie dotrzeć. To jest jakby must, tak? Czyli weź kąpiel, idź na spacer, pobiegaj, zrób coś, co cię odciągnie na chwilę od tej roboty, bo to nie o to chodzi, żeby cały czas przy niej siedzieć. Ale to też kiedyś musi zbiec. No bo jeżeli będziesz tylko się rozbiegał umysłowo w wielu kierunkach i szukał inspiracji, no to nie wystarczy, no bo w którymś momencie trzeba je wybrać, w którymś momencie trzeba zdecydować. Więc to jest oczywiście tak, że tu są zarówno takie spontaniczne procesy związane z tym, że bombardują nas różne bodźce. Czasem to są myśli, czasem to są idee, czasem to są jakieś wizualne reprezentacje, ale z drugiej strony ty musisz zapanować nad tą spontanicznością w jakiejś mierze, okiełznać ją, czyli znowu tak naukowym językiem powiedzielibyśmy uruchomić funkcje wykonawcze pewne, tak? Czyli powiedzieć dość, stop. Te idee są do odrzucenia i tak dalej. I teraz to, co jest rzeczywiście fascynujące, jak się bada dzisiaj twórczość, również mózg, również ludzi podczas w skanerze, gdy rozwiązują problemy, to, że ci bardziej twórczy potrafią integrować te dwa mechanizmy, które wydają się i są przeciwne sobie, tak? Czyli z jednej strony takiej dzikiej spontaniczności, intuicji, a z drugiej strony takiej inteligencji i kontroli. Tak? I teraz one nawet w mózgu są gdzie indziej. I to jest bardzo ważne. Więc jak się to udaje robić, czyli to nie o to chodzi, że jesteś jak robot i siadasz i codziennie piszesz i to na pewno będzie dobre. To jest ważne, żeby mieć regularność i wiele osób tak robi, ale to nie oznacza oczywiście, że masz się odcinać od źródeł inspiracji, natchnienia czy jakichś dobrych pomysłów, tylko liczenie na to, że to wystarczy, a już co gorsza, nie robienie niczego i czekanie, aż wena przyjdzie, to jest najgorsze, co sobie można wyobrazić, prawda? Bo ona może nie... No tak, podobno Picasso tak powiedział, że wena to jest coś, co przychodzi w miarę tworzenia. Ja też zawsze, też moich studentów, tutaj magistrantów, nie wiem czy są jacyś, to się często z tym borykam, że oni tak czekają na wenę. Zawsze mówię, nie czekajcie na wenę, podejdźcie do pisania magisterki, tak jak do obierania ziemniaków. Po prostu tak trzeba jest to zrobić, siądźcie i piszcie. No wiesz, to taki znany profesor, to w ogóle nie jest na temat, ale taka anegdota, znany profesor psychologii kiedyś mawiał, że migreny to mają księżniczki, a ciebie, kochanie, to po prostu głowa na... I tutaj pojawiało się takie sformułowanie, które on nazywał. Ale to taki dowcip był, on sobie przypisał autorstwo. Tak, przypisał sobie, ale bardzo często to powtarzał. I tutaj oczywiście jest kwestia w tym sensie podobna, że okej, w sztuce może jest inaczej, tak? No, to jest trochę inna dziedzina naszej działalności, ale w nauce to jest tak,
że te ograniczenia, które się pojawiają, one pomagają, bo one dyscyplinują. Gdyby ich kompletnie nie było, gdybyś nie miał deadline'ów, gdybyś nie miał grantów do rozliczenia, gdybyś nie miał tekstów do napisania, to pewnie byś ich nie pisał. Takie stwierdzenie, że ktoś cię ciśnie i dlatego jakby blokuje twoją twórczość, to jest bzdura. To jest najczęstszy taki excuse, który się pojawia. Najmniej właśnie ci, którzy i tak nic nie piszą, to oni czekają, aż kiedyś coś się zdarzy. Więc to, co ty mówisz tym magistrantom, to jest bardzo dobre. Jest taka świetna książka. Ja polecam swoim kolegom młodszym. Byłoby niezręcznie, jakbyś powiedział, że to jest bardzo złe. No tak, ale to akurat jest dobre, mówię to szczerze, bez kurtuazji. Natomiast jest taka znakomita książka Paula Silvii, ona miała już kilka wydań, są dwie, ale ta jest akurat taka, którą naprawdę warto zarekomendować. Ona ma tytuł Jak dużo pisać? How to write a lot. Kosztuje jest $10. Paul Silvia to jest taki bardzo błyskotliwy, stosunkowo młody amerykański psycholog, zresztą kolega Todda Kasdana. Tak, kojarzę. On się też ciekawością zajmował. Parę fajnych tekstów o ciekawości napisali. I on napisał de facto taką książkę, proszę Państwa, którą kolega Kaczmarek napisał o interwencjach psychologicznych, tylko troszkę z innej perspektywy. Tak on napisał taką interwencyjną książkę o pisaniu. To znaczy, zapomnij o barierach i zacznij, weź się cholera do roboty. Taki jest kluczowy message z tej książki, ale ona jest rzeczywiście bardzo fajnie opisana z perspektywy... Tu jest moja, bo akurat mam ją. Zupełnie przypadkowo leżała obok pozytywnej interwencje psychologiczne. Product placement. Wiecie, że się nie umówiliśmy, że zareklamuję. Nie umawialiśmy się. Ale podawajcie kod Maciej Karwowski 10% zniżki. Ja mam. Ja już. Ale nic się nie umawialiśmy, no normalnie. Nie umawialiśmy się. Więc bardzo polecam, Silvą? To jest świetna rzecz. Czyli polecasz też książki Silvy. A ja aż z wrażenia się zabiłem, widzisz? Tak mi zależało, żeby pokazać tą książkę, że aż się odpowiednio nie rozbujałem i będę musiał tutaj wracać. Czyli mówisz, że w tym przypadku to rzeczywiście it depends troszeczkę. Także jednak sumienność, kurczę, musi być, ale bez sumienności... Ciężko. Zresztą ja tutaj opowiadałem troszeczkę, jaki ja mam sposób na to. Bo ja mam taki sposób, że ja po prostu... Co jest trochę nietypowe, też właśnie wspomniałeś Kasdana, też Kasdanowi o tym mówiłem, jego to trochę zdziwiło, jak ja pracuję. Ja generalnie, tak jak pracuję, jak się popatrzy na moje listy publikacji, to te okresy, gdzie mam więcej publikacji, to są okresy, kiedy mam kogoś do współpracy, ale takiej, że siedzimy u mnie w pokoju tutaj, ktoś do mnie przychodzi i razem siedzimy, tworzymy, piszemy, on na mnie patrzy, ja patrzę na niego, żeby i się wzajemnie jak gdyby w pewnym sensie, znaczy nie jakoś tak celowo, bo tak jak trzeba się sobie pożartować, to sobie żartujemy też, albo trzeba sobie zrobić przerwę na naleśniki, ale po prostu utrzymujemy wspólnie uwagę i koncentrację na tym wspólnym dziele. Dla mnie jednak twórczość jest czymś, co wiem, że to jest nietypowe troszeczkę, chociaż może nie do końca, ale czymś, co jest jakimś zjawiskiem społecznym. No jest niewątpliwie. Ja myślę, że jest też jedna rzecz, której nie doceniasz, być może szukając tylko inspiracji i myśląc, że wiesz, co dwie głowy to nie jedna. Ja myślę, że jak robisz coś z ludźmi, czy to piszesz tekst, czy robisz wspólnie badania, czy się oddajesz jakiejś twórczości, to ci ludzie są też ograniczeniem naturalnym, tak? Bo to jest zobowiązanie. Jak sam masz coś robić, to sobie powiesz, a może zrobię to za miesiąc, nie? Albo no dobra, dzisiaj nie wyszło, ale w sumie odłożę to. Jeżeli robisz coś z kimś, no to w naturalny sposób nakłada jakieś zobowiązania i na ciebie, i na tę drugą osobę. I my tego nie doceniamy. Dlatego ja szybko piszę. Ja potrafię zrobić wiele rzeczy sam. Natomiast prawda jest taka, że ja wolę robić rzeczy z ludźmi, których lubię. No to jest warunek konieczny. Bo po pierwsze to jest fajne, to jest fun, ale po drugie to cię niesłychanie dyscyplinuje. I to jest taki element, który poza tym takim społeczno-emocjonalno-inspirującym elementem jest po prostu bardzo, bardzo istotny. Więc to jest ważne. Ale to, że twórczość jest społecznym zjawiskiem, to nie ulega żadnej dyskusji. To jest oczywiste. No i właśnie stąd przejdźmy... Ej, czekaj, muszę się... Dam radę... Dam radę wejść, kurde, nie dam rady, gra jest straszna, jak ja jej nie lubię. Słuchajcie, ona jest gorsza niż Overcooked, bo graliśmy tutaj też w parę takich gier, ja zawsze biorę jakieś takie gry, bo ja mam parę takich, które lubię, ale tu staram się brać jakoś, dopasować tematycznie, chociaż jak widzisz, czasami nie dopasowuję, wręcz przeciwnie, ale więc biorę gry, których dobrze nie znam. I tutaj muszę ci powiedzieć, że ta gra już mnie tak wkurza, ale gramy dalej, nie poddajemy się. Wiesz co, to właśnie, to chciałem cię też o to właśnie zapytać, o taką twórczość w grupie, bo to wydaje się mi czymś zupełnie takim troszeczkę innym i też jakimś znakiem współczesności. Mało jest, znaczy coraz więcej jest takich dzieł, które są
które powstają jako wynik pracy kilku osób, czy nawet kilku rund pracy kilku osób, jak na przykład scenariusze, że ktoś pisze scenariusz, wszyscy oglądamy tu różne, na różnych platformach, na Netflixie, na HBO Go, różnego rodzaju seriale i nimi się zachwycamy, mówimy, jakie to niesamowite, że coś takiego powstało, ale to bardzo często są filmy, które powstają na zasadzie takiej, że jest ktoś, kto ma jakiś koncept, ma jakiś pomysł, nad tym pomysłem pracuje kilka osób, potem ktoś pisze pierwszą wersję, potem ktoś pisze drugą wersję, mija 10 lat, scenariusz jest już na takim etapie, powiedzmy, że producenci są już zadowoleni i dają to kolejnej osobie i ta osoba robi ostateczną poprawkę i po 15 latach pracy nad samym scenariuszem jest już okej. Okay. I wydaje mi się, że coraz więcej tak naprawdę pomysłów jakichś dzieł twórczych powstaje. Zresztą to też widać po publikacjach, bo te publikacje nasze, tutaj, że tak powiem, polskie szczególnie, one też już są mają coraz liczniejsze, coraz dłuższe listy autorów. Zresztą publikacje takie właśnie, gdzie jest jeden autor, to jest w ogóle statystycznie rzecz biorąc jakiś zaniedbywalny chyba procent. I mam takie pytanie, czy coś na ten temat wiemy? Czy to jest troszeczkę tak, że osoby mało twórcze, jak się dobiorą w grupę, to może zajść jakiś taki efekt takiej synergii, która sprawi, że kilka czy kilkanaście może nawet osób mało twórczych jest w stanie razem stworzyć jakiś organizm, stworzyć jakąś wartość, która rzeczywiście jakiś system generujący, system przepływu idei, który generuje idee, na które nikt z nich sam by nie wpadł. A z drugiej strony właśnie, bo my mamy raczej takie podejście też zawarte w jakichś naszych mądrościach ludowych, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, czyli że jak jest za dużo twórców, to się pokłócą i przypalą danie, nic z tego nie wyjdzie. Jak wygląda w ogóle, jak wygląda stan badań na temat twórczości grup? Wiesz co, po pierwsze, to tak w ogóle z tymi przysłowiami to byłbym ostrożny, bo inne mówi, że co dwie głowy to nie jedna, nie? A jeszcze ale to dwie, nie? To dwie tak, tylko. Nie może, ma, że sześć. No tak, ale są też przysłowia, które mówią, nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz. No to kiedy masz mówić hop, jak lecisz? Więc tam po prostu jest dużo bzdur, oczywiście, niezależnie od tego, że skądś się one biorą. Nie, wiemy całkiem sporo, tylko znowu to jest bardzo wielowątkowa sprawa. Znaczy, zaczęło się, bo odpowiadając może tak trochę od końca, czyli od tego pytania o to, czy kilka osób, powiedzmy średnio albo mało twórczych, połączonych może synergetycznie funkcjonować. Tego tak naprawdę za bardzo nie wiemy. To co wiemy, to wiemy, że osoby bardzo twórcze połączone w jedną grupę wcale nie osiągają bardzo twórczych efektów. Tak? Czyli że takich geniuszy nie osiągają. Tak. No, jest też dobrze opisane w takich pracach z psychologii społecznej takim zjawiskiem, które się groupthink nazywa, czyli takim syndromem ogłupienia ekspertów. To trochę wynika z motywacyjnych czynników, to znaczy z tego, że takie osoby, jak już zwłaszcza trafią do takiej grupy, która jest wysoce elitarna, w jakiejś tam mierze wybrana, to ich spójność bardzo mocno rośnie, to znaczy oni bardziej dbają o to, żeby się wzajemnie lubić i cieszyć z tego, że w tej grupie dalej są, niż żeby kontestować jakieś idee, które tam się pojawiają. W konsekwencji to lepiej by było, jakby pracowali osobno, to znaczy wtedy i rzeczywiście wiele badań pokazuje, że jak się porównuje na przykład wyniki z takiej prostej techniki, która się nazywa burza mózgów, czyli gdy ludzie generują w grupie jakieś pomysły, to zdecydowanie lepiej działają takie burze mózgów, gdzie oni nie mówią, tylko gdzie każdy wypisuje pojedynczo te pomysły, a później dopiero coś się z nimi robi, bo nie ma konformizmu, bo ludzie się nie boją, bo się nie hamują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby wiemy, że z tą że ta grupowość może hamować. Natomiast to pytanie, które ty stawiasz, to znaczy takie pytanie trochę w drugą stronę, czyli czy my połączywszy nasze, powiedzmy, ograniczone stosunkowo możliwości, jesteśmy w stanie osiągnąć coś wybitnego. No ja mam wątpliwości, na ile bylibyśmy w stanie, no, pomijając same tam pomysły, które mogłyby być ciekawe, ale naprawdę coś opracować, bo to wymaga też jakiejś tam eksperckiej wiedzy, więc jeżeli nasza wiedza jest mocno zróżnicowana i ja coś wiem, ty wiesz coś zupełnie innego i możemy dzięki temu wzajemnie się zainspirować, to pewnie tak być może. Ja takich badań nie znam, ale badań nad grupami, zespołami jest rzeczywiście bardzo dużo. Są też fenomenalne badania na temat artystów, natomiast na przykład tego, jak jazzmeni improwizują.
I to jest fenomenalne, bo to jest strasznie dynamiczne, prawda? No, improwizacja to jest w zasadzie taki najwyższy poziom z jednej strony techniki, no ale z drugiej strony no, spontaniczności, jaką sobie możesz wyobrazić. No chociaż mówi się, że najlepsza improwizacja to jest taka, która jest bardzo dobrze przygotowana. Właśnie o to chodzi, że sukces nie, się przytrafia tylko przygotowanym umysłom, więc nam się czasem wydaje, że coś jest nagłe, ale jeżeli ty nie jesteś ekspertem i nie masz tego opanowanego na bardzo wysokim poziomie, to ja nie poimprowizuję, ja sobie mogę pobrzdąkać z tobą. Nie? Ty coś tam grasz, ja coś tam gram, ale pewnie ani ty, ani ja, no, może ty tak, ja nie. Nie jesteśmy pewnie na takim poziomie, żeby swobodnie improwizować, więc jest jakiś znowu bazowy poziom kompetencji w ramach dziedziny, poniżej którego jest bardzo trudno w taką dynamiczną interakcję skutecznie wejść. Więc my wiemy dzisiaj, że no, są takie procesy w grupach, które twórczości przeszkadzają. Nie? Konformizm, próżniactwo społeczne, zagadywanie, to, że ludzie często nie mówią, bo mają wrażenie, że już ktoś to powiedział, czyli takie samohamowanie. I wiemy, że bardzo wiele... No, my mamy jeden przypadek w historii ostatniego 100 lat, powiedzmy, gdzie mieliśmy wyjątkowe nagromadzenie twórczych ludzi na małej przestrzeni. Ta przestrzeń to było Los Alamos. Nie? Gdzie najwybitniejszych fizyków zwieziono. No, powstało, no to dobrze chyba tam funkcjonowali, czy nie? No. Oni akurat świetnie, tak. Wszyscy dostali Noble. Później niektórzy z nich żałowali, no ale to pokazywało, że pracując nad jakimś takim bardzo zadaniowym tym, no w wyniku tego zadaniowego czegoś znikła, przypominam, Hiroshima i Nagasaki, no ale no. To już jest zupełnie inna rzecz, nie? Natomiast jakby Niemcy pierwsi zdążyli, to wiesz... No Heisenberg, tak, no pamiętajmy, że pracowali, więc jakby tam to wyszło, nie? To znaczy rzeczywiście to usieciowienie wybitnych umysłów, no rzeczywiście najwybitniejszych poza kilkoma, które w tym czasie pracowały w Niemczech, dało ten efekt, ale prawda jest taka, że mamy dużo przykładów pokazujących, kiedy to nie działa, to znaczy kiedy to raczej działa hamująco. Czemu to nie działa wtedy? Jak myślisz, że to właśnie są jakieś, no bo też są jakieś pewnie takie motywacje troszeczkę egoistyczne, hubrystyczne, że każdy jak tworzy, to chce sam coś stworzyć, wyrazić siebie, a jak ja chcę wyrazić siebie i ty chcesz wyrazić siebie, a nie do końca jesteśmy do siebie podobni, to co tak naprawdę mamy wyrazić? Stworzymy dzieło, które nie wyraża nikogo w gruncie rzeczy. To o to chodzi, czy jakiś inny proces może tutaj zachodzić? A ja dalej będę się zastanawiał. Słuchajcie, pytanie do czatu. Co ja mam zrobić, jak mi ta lina spadła? Macie jakiś pomysł? Spadła mi ta cholerna lina i ja teraz nie mogę do niej doskoczyć chyba, a za każdym razem, jak mam się tutaj wbijać, to ja się na to nie piszę. No dobra, czy masz jakiś pomysł, jak to wyjaśnić? I zaraz po tym poproszę Kacpra, żeby nam tutaj powiedział, co tam na czacie jeszcze słychać. Wiesz co, no pomysłów to ja mam kilka, tylko myślę, że to może bardzo mocno zależeć od tego, o jakim rodzaju mówimy. To znaczy, no w przypadku tych wybitnych naukowców pewnie mogą być trochę inne powody i motywacje niż w przypadku, nie wiem, Beatlesów, nie? Czy twórczości artystycznej. I versus takiego zwykłego rozwiązywania problemów. Znaczy jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, no tu pojawia się taka hipoteza, że to jest kwestia no jakby zupełnie indywidualnych rodzajów tworzenia i tego, że ci ludzie się jakby nie docierają, jak rozumiem, albo trochę się znoszą. No to może być jeden z powodów. Na drzewo wejdź, ktoś ci radzi. Więc to jest jedna rzecz. No bywają takie powody, że nam w ogóle samoocena spada z przynależności do takiej wysoce kreatywnej grupy paradoksalnie. Jest taki efekt, który funkcjonuje jako efekt wielkiej ryby w małym stawie. To znaczy, że jak nagle zaczynasz się funkcjonować w grupie, która jest bardzo mocno wyselekcjonowana, czyli składa się z takich topowych zawodników, to ty przestajesz trochę wierzyć w to, że ty dorastasz do tego poziomu. Czyli czasem lepiej grać w drugiej lidze, ale być pierwszym, niż być najgorszym na Harvardzie, prawda? Tak. Więc to może powodować, że mniej w siebie wierzymy, czyli te takie self-efficacy i z tym związane mechanizmy sprawiają, że się... Od razu ci powiem, że reaktywujesz we mnie PTSD, bo ja byłem po podstawówce w takiej klasie w liceum dla zdolnej młodzieży, to... No właśnie. Nie polecam nikomu. Ja jestem wielkim antyfanem czegoś takiego, zresztą ja poświęciłem też. Parę lat. Jestem ofiarą, nie tylko antyfanem. No ja nie, ja na szczęście zawsze chodziłem do drugoligowych szkół i jest mi z tym znakomicie. Pamiętam kiedyś na studiach pani mnie zapytała, pan to chyba jakieś dobre liceum kończył. Ja mówię, tak, pani profesor, najlepsze, bo jedyne w mieście, w którym mieszkałem. I bardzo mi było z tym dobrze, ale mówiąc już zupełnie serio. To ja też jeszcze dodam tutaj, że jak zawsze się mnie ktoś pyta, gdzie mój syn chodzi właśnie,
To ja mówię, że do najlepszej. Do jakiej podstawówki? Mówię, że do najlepszej. A która to jest najlepsza? No ta, która jest najbliżej. Tak jest. Więc nie, to jest zupełnie dobrze zbadany, fajnie opisany i wykazany mechanizm, prawda? To znaczy taki, że nie wiem, no jak jesteś Robertem Lewandowskim, to ty chcesz grać w najlepszym klubie na świecie pewnie, bo to jest twój wybór, pewna ścieżka życiowa i profesjonalna decyzja i okej. Okay. Pewnie jak ja jestem artystą, prawda, to ja chcę się tłuc, ja chcę walczyć, ja chcę, jestem naukowcem, to naszym trochę biznesem jest to, żeby być w tym Nature czy w tym Science. Pewnie nie będziemy, no, ale gdzieś tam o tym myślimy. Natomiast jak ktoś jest dzieckiem zwłaszcza, no to nie jest czas na konkurowanie, prawda, i jakieś wyścigi. I bycie w takim silnie konkurencyjnym środowisku, no po prostu powoduje, że przestajesz w siebie wierzyć, no bo codziennie widzisz dowody, tak, że nie są bardzo dobrze. Weź, bo zaraz będę miał flashbacki z liceum. Proszę cię. Ten temat. Tam na czacie jest dużo ciekawych rzeczy. Ja miałem tak, słuchaj, to była tak absurdalnie dobrana klasa. Nie wiem, kto to wymyślił. To było w ogóle z Fundacji Batorego organizowane. Oni nam zrobili Ravena i w tych najlepszych, co tam najwyżej wypadli, to wzięli do jednej klasy. I efekt był taki, że było tam 5 geniuszy matematycznych, 5 geniuszy fizycznych, 5 geniuszy chemicznych, 5 geniuszy historycznych, 5 geniuszy filologicznych i ja. I Łukasz, tak jest. I ja, który po prostu byłem dobry. No, dobry z wszystkiego, ale z niczego nie byłem geniuszem. No naprawdę, wyszedłem z depresją z tej szkoły. Z jakimiś tam, wiesz, myślami samobójczymi. Dosłownie. To było straszne. Łączę się zupełnie serio w twoim bólu. To nie są dobre pomysły. Nie wiem, czy mogę ich pozwać, myślisz? Daj spokój. Nie, chyba nie. Idziemy do przodu. Let go by be gone by. No dobra, ewentualnie może ten, właśnie substancje, widzę, że jakieś tam substancje przyjmujesz, chyba wodę, H2O, to też jest jakaś substancja. Ja przyjmuję najczęściej stosowany narkotyk na świecie, czyli kawę jeszcze o tej porze, więc nie wiem, jak się dzisiaj skończy, nie będę mógł spać. No i właśnie to jest moje kolejne pytanie, które pewnie zelektryzuje naszych słuchaczy, ale do tego przejdziemy za chwilę. Kacprze, co się dzieje na czacie, bo dzisiaj naprawdę mam wrażenie, że nasz czat jest zaniedbywany, a to szkoda, bo jest nas przecież tak dużo. Także powiedz, Kasprze, co tam na czacie się dzieje? No właśnie, działo się bardzo dużo i bardzo, bardzo dużo fajnych rozmów się toczy, więc jak ktoś chce sobie potem przejrzeć, to polecam. Pytania, żeby się nie zgubiły, przekleiłem wam do rozmowy prywatnej. Mogę wam przeczytać je to spokojnie. No to czytaj troszeczkę, żeby było, wiesz, my odpoczniemy w tym czasie. Dobra, więc było takie pytanie. Oglądając dokument o Jean Piaget, przepraszam, ja nie umiem z francuska. Piaget, znany psycholog rozwojowy, to on przerywał swoją pracę w połowie, żeby przełamać rozruch. Czy warto tak robić, żeby wena szybciej przychodziła? Aha, rozumiem. Ciekawe, że po prostu nie robił do końca, tylko że potem jak wejdzie, to leci dalej z czymś, tak? W tym sensie. Tak. To znaczy, to jest ciekawe bardzo, dlatego że on rzeczywiście, ja nie wiedziałem o tym, chociaż o Piagecie są bardzo, bardzo fajne opracowania takie na temat jego stylu twórczego funkcjonowania. Ja bym powiedział tak. Może jeszcze jakby czat wrzucił jakieś linki do tego, do czego się odnosi, to jeszcze mogliby inni sobie to zobaczyć, nie? Bo ja nie mam akurat do tego linku, abym wrzucił. Potem ale o czym teraz mówisz, o tym Piagecie? Mhm. Wiesz co, to ja potrzebuję chwileczkę. Gruber. Pan się nazywał Gruber, on Piaget. To jest The Essential Piaget. Nawet chyba jest książka do ściągnięcia. Nie, artykuł chyba do ściągnięcia. Już wrzucam na czat. Poszło. Więc odpowiadać od razu na to, czy idziemy tak, dalej? Tak, ja myślę, że po kolei, bo to wiesz, bo tak potem mi coś umknie. Czasami potem właśnie słucham i że coś umknęło, zawsze mi jest głupio. To w dużym skrócie bym powiedział tak. Taka strategia robienia sobie przerw, wyluzowania się troszeczkę, pójścia na spacer, wzięcia kąpieli, czyli dania, mówiąc obrazowo, odpoczęcia umysłowi, to jest coś, o czym się od 100 lat mniej więcej mówi, pod nazwą inkubacji, że my rzeczywiście czasami jak gdzieś utkniemy, to nie ma co dalej drążyć, bo to oznacza najczęściej, że nic nie wydrążymy, a więc rzeczywiście taka przerwa inkubacyjna ma duży sens. Co, i do niedawna to było a tak, czemu? Że to były anegdoty. No właśnie, wiemy czemu? To były anegdoty, ale pytanie jest takie, no ale jaki jest mechanizm, nie? No bo to, znaczy co się takiego dzieje w czasie tej przerwy? No, ci klasycy mówili, no umysł pracuje nawet wtedy, kiedy ty nie pracujesz, tylko trochę poza świadomością. Hipotez jest kilka, no one są takie, że
hamowanie nam się trochę spowalnia dzięki temu, to znaczy mamy percepcyjnie większą szansę na to, żeby wyjść poza taką fiksację funkcjonalną. To znaczy, że jeżeli jesteśmy na czymś skupieni i nie możemy znaleźć jakiegoś rozwiązania, to bardzo trudno jest nam się przełączyć na zupełnie inny sposób, prawda? Że to nie działa, to spróbuję inaczej. Znaczy raczej drążymy i mamy taką konwencję do tego, żeby i tendencję do tego, żeby iść w tym samym kierunku, a on jest nieskuteczny. Czyli ta gra jest twórcza jednak, w którą gram, bo tu troszeczkę tak jest, że też te fiksacje funkcjonalne muszę przełamywać, czyli widzicie, tak, tylko, dobrą tylko grę to jest wybrałem. Bardzo trudno zrobić, wiesz, jak tak jakby jak eksplorujesz, to no, można, to czasami się udaje, natomiast no, ta idea a propos tego Piageta była taka, że idziesz i jakby gdy odpoczywasz, to tak naprawdę zwiększasz szansę na to, że jakoś na to wpadniesz i wiele badań już teraz dobrych, takich laboratoryjnych, kontrolowanych to potwierdza. Ale tam w tym pytaniu pojawiło się coś takiego, że jemu dobrze szło i on to przerywał w trakcie. No to mi się wydaje strategią niedobrą, bo jak idzie dobrze, to jedna z takich znowu heurystyk twórczego funkcjonowania jest taka, jak idzie dobrze, to nie przerywaj, znaczy niech to flow trwa, tak? To jest, jak jesteś jakby rzeczywiście w ciągu pewnym, to przerywanie wydaje się niepotrzebne, nawet szkodliwe. Natomiast co innego, jeżeli masz impas, nie? No to wtedy ta przerwa może być bardzo, bardzo użyteczna i coraz lepiej rozumiemy dlaczego. Jeżeli tak, dobrze rozumiem, to tam chodziło chyba w tym mechanizmie o to, że żeby potem łatwo było mu zacząć jakiś kolejny dzień od pracy, to dobrze byłoby skończyć po prostu w jakimś momencie, który był jeszcze fascynujący i ciągnąć dalej. To jakaś taka praktyczna strategia. Tak. Ale myślę, że jak się jest Piagetem, czy człowiekiem, który był w ogóle wybitnie inteligentny, to no pewnie, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kopiować wszystkie jego mechanizmy, bo być może to jest tak, jak mówisz, że on robił coś, co tak naprawdę mu szkodziło, ale biorąc pod uwagę to, że był Piagetem, to i tak dobrze na tym wychodził pewnie. Dobra, idziemy dalej? No, kolejne. Kacprze, to tam jeszcze było. Powiedzcie, proszę, a ja proszę też czat. Powiedzcie mi, co ja mam zrobić, bo znowu utknąłem. Udało mi się przeskoczyć. Teraz mam ten cholerny wóz. Tu jest coś, co się przemieszcza, ale... Aha, ja mogę wziąć tutaj. Jak będę stał, to się przemieści. Ale tylko na chwilę chyba. No, Kacprze, mów tam, co tam jeszcze. Podajcie proszę przykłady aktywności, które rozwijają twórczość. Na przykład moja magistrantka zbadała atestem TTM graczy RPG i faktycznie są bardziej twórczy. I mowa tutaj o graczach RPG stołowych, niekoniecznie komputerowych. Mm-hmm. Ode mnie pytanie, co to jest atest TTM od razu? Bo test TTM to jest test twórczego myślenia. Jeżeli dobrze rozumiem, ale to ktoś pytający niech się wypowie, test twórczego myślenia, który Edward Nęcka i Janna Rychlicka zrobili w roku 87, więc bardzo dawno temu. Bardzo sympatyczne takie zestaw zadanek różnego rodzaju, które pokazują no właśnie nasze myślenie dywergencyjne. Fiksację funkcjonalną niestety, popatrzeć, co ja tutaj mam. I rzeczywiście jest, my kiedyś nawet wykorzystywaliśmy RPG z jednym z moich magistrantów jako taki sposób pobudzania kreatywności, ale też stołowe, nie komputerowe, czyli jakby oni budowali pewną fabularyzowaną opowieść w głowie, w grupie eksperymentalnej. Świetnie to działało, więc jakby ja nie mam wątpliwości, że granie może mieć taki charakter, tak? To znaczy takiego stymulującego wyobraźnię czy twórcze myślenie takiej aktywności. No ale oczywiście możecie sobie wyobrazić wiele różnego rodzaju innych aktywności tego typu. To znaczy są jakieś zajęcia warsztatowe czy treningowe, które wręcz są temu przeznaczone. To jest jakiś jeden pomysł, prawda? No ale to może być, no nie wiem, rozwiązywanie problemów, których mamy mnóstwo dookoła co dzień, tak? Takich związanych z prezentem na urodziny dla osoby najbliższej, jak wszystko zamknięte i trzeba to zrobić samemu poprzez jakieś tam myślenie o tym, jak swoje otoczenie najbliższe, typu pokój na przykład, przyozdobić tak, żeby nam się w nim dobrze funkcjonowało. Więc to nie musi być tak, że to jest wyłącznie jakaś aktywność, która ma charakter profesjonalny i związany z takimi dziedzinami jak nauka czy sztuka. No nie? To może być coś, co, nie wiem, no, z dziećmi się można twórczo bawić, a można się bawić kompletnie nietwórczo. Więc no, wyobrażam sobie, że może być jakby całe bogactwo tego typu różnych aktywności, chociaż niektóre są bardziej ustrukturalizowane, na przykład właśnie takie treningi twórczości, gdzie człowiek się po prostu bawi regularnie w czy to rozwiązywanie problemów, czy to... No, Fall flat na przykład, ale to trzeba mieć, to nie można mieć tendencji do wrzodów na żołądku, bo inaczej to naprawdę można się nabawić dosyć szybko.
No dobrze, Kacprze, lećmy, żebyśmy żadnego pytania nie przepuścili. No, tutaj Kasia zadała pytanie do tego pytania, właściwie pytanie do tej odpowiedzi. A czy nie trzeba już być twórczym, żeby umiejętności nabyte w grze transferować na umiejętności w realu? Czy nie trzeba już być twórczym? No pewnie osobom, które są bardziej twórcze, przyjdzie to łatwiej, natomiast to jest w ogóle bardzo, znaczy czy jest bardzo, to jest empiryczne pytanie i trzeba by to sprawdzić, ale parę wyników takich, które to potwierdzają mamy, które pokazują, że granie może rzeczywiście twórczość stymulować. Nie każde granie, nie każda gra. No ta, w którą Łukasz teraz gra, to nie jestem przekonany, czy tak znowu mocno. Natomiast na pewno jest tak, że jakiś poziom... Wiesz co, przełamywanie fiksacji funkcjonalnych. To może gdzieś tutaj jest, tak, jest, nie, jest, że coś trzeba użyć w jakiś nietypowy sposób. To może tyle. To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład. Znowu, jak popatrzysz na to versus popatrzysz na tego Minecrafta, od którego zacząłeś, tak? No to jakby opiera się na zupełnie różnych mechanizmach. No tutaj masz właśnie rozwiązywanie problemów. No, lepszych, gorszych, bardziej oryginalne i tak dalej. Utknąłem głową między na przykład skałą i wagonem. I co teraz zrobić? Nóżki mi wydają. Także ty coś rozwijasz, nie? Raczej rozwijasz pewien temat, coś tam budujesz, coś tworzysz, ale to nie jest tak, że tylko problem rozwiązujesz. Więc ja bym powiedział, nie trzeba. To znaczy, to na pewno pomaga, ale to nie jest niezbędne. Ja go tak zostawię. Pytania Kasi. No i fajnie, i zostaniesz, tak? Ja już go tak zostawię, niech cierpi. Czemu ja mam tylko cierpieć w tej grze? W Minecrafta też niektórzy grają tak troszeczkę odtwórczo, nie? Ile można ustawiać te klocki, to też jest w pewnym sensie już... Ja to tego nie widzę w ogóle, wiesz, mój syn mi to pokazuje, ja na to patrzę, ale ja, jakby ta grafika sprawia, że ja nie jestem w stanie się... Znaczy ja to tylko w Mario i w River Raid umiem grać, więc nie jestem najlepszym. To, co najlepsze, to już poznałeś w takim razie. Tak, to fajnie. Kacprze, co jeszcze chcą wiedzieć nasi widzowie? A no ja was proszę, napiszcie mi, co ja mam zrobić. Albo też mi chociaż napiszcie w czacie, że też nie wiecie, co zrobić. To się troszeczkę wtedy uspokoję, bo robię się zestresowany już tym, że utknąłem, a prawdopodobnie jakiś 10-latek by to przeszedł już dawno temu. Kacprze, co tam jeszcze było? Bo zbliżamy się powoli do końca, bo tu mamy czas określony. No dobra, to Kacper niech się zastanowi. A ja właśnie, w takim... Ale ja mówię, nie słuchaj mnie? Tak? Łukasz, ja mówię. Mówiłeś teraz? Ja nie słyszałem nic. No właśnie, ja okej, okay, bo to myślałem, że mi po prostu wchodzi w słowo cały czas. Nie. Okay. Teraz. To Dominika Sękowska mówiła, tak właśnie w temacie właściwie, czy będzie omawiany bezpośredni związek z grami, gatunki gier i tak dalej. Nie, to przy innej okazji, to już jest szerszy temat, to przy innej okazji. Bo Maciej nie gra. Tylko River Raid i Mario. River Raid, bardzo dobra gra. Mało twórcza, nawiasem mówiąc. Też, to prawda. Czy refleks. A to tak, wiesz co, to ja tak na marginesie zapytam. A ty coś tworzysz? Wiesz co, trochę komponuję, ale to raczej nie nadaje się. To jest taka grafomania, tylko nie pisana, tylko grana. Muzyczna? Tak, muzyczna. No, ale na jakim instrumencie? Na gitarze, ale w związku z tym, że ja mam muzyka w domu i on jest profesjonalnym muzykiem, czy w zasadzie dwoje muzyków, bo dwoje z trojga moich dzieci, jedno gra bardzo profesjonalnie już, a drugie się uczy, to trochę wstyd, ale czasami coś sobie poplumkam. To mi musi wystarczyć poza naukową twórczością. Kiedyś coś tam pisałem, ale zarzuciłem niestety być może. Ale jakieś opowiadania, powieści? Poezję, jak każdy. No nawet nie, słyszeliście o tym? Żona wyciąga i ma bardzo tak dobry humor dzięki niektórym z tych utworów. I to wyznanie padło po raz pierwszy na naszym kanale. Nikt wcześniej nie wiedział, że Maciej Karwowski chciał być tak naprawdę poetą, tylko mu nie wyszło. Maciej Karwowski nie jest spełnionym naukowcem, on jest niespełnionym poetą. To tak jak... Nie idź tą drogą, Łukaszu, róbmy to, co jako tak. Tak jak wiesz, tak jak Woody Allen, on twierdzi, że nie jest spełnionym filmowcem, on jest niespełnionym klarnecistą, bo on ma zespół taki klarnetowy. Też chciałem być artystą zawsze, ale stwierdziłem, że jestem za słaby i zająłem się nauką psychologii. Ja 20 parę lat temu to miałem taki epizod, że byłem wokalistą takiego hardkorowego zespołu, a więc takiego, który łączył metal z hip-hopem, coś a la Rage Against the Machine i grało nam się znakomicie i nawet nam to jakoś wychodziło, więc to był taki epizod mocno twórczy, artystyczny, do którego ja bardzo chętnie bym wrócił nawet.
Zostały mi tatuaże i dziury w uszach po tym epizodzie. Wow, znaczy, to kiedy, no, kiedy, ale... kiedy był ten epizod? To było liceum, po habilitacji, a... czy przed? Nie, nie, on był w liceum, a to wstyd się przy... znaczy wstyd, no, trzeba z tym żyć, no to już jest, prawda? No to pokaż ten tatuaż. A mam taki jak Max Cavalera z Sepultury, no, gdzieś tam na tym wyjątkowo nie... Co sądzicie o tatuażu Maćka? Mi się wydaje taki tribal trochę chyba. To jest normalne, że ci się goście obnażają w trakcie tego streama? No, jesteś pierwszy, ale mam nadzieję, że to będzie dobrą tradycją, że część ciała trzeba będzie pokazać jakąś. Niektórzy tylko twarz, a jak ktoś chce, to może pokazać też przedramię. A tam jest jakiś, jak są jakieś symbole na tym? Czy to tak wybrałeś coś randomowo, tam... czy sam to narysowałeś? Nie, nie, coś tam jest. To było inspirowane takim twórcą, który no, miał coś mocno podobnego. Może nie takiego samego, ale podobnego. No, a miałem 16 lat wtedy, więc nie przywiązywałbym do tego. Teraz nie dorabiał. Co rodzice powiedzieli na ten twój pomysł? No wiesz co, no to jak już zrobiłem, to co mieli biedni powiedzieć? Ja myślę, że oni by się bardziej przejęli, gdyby zobaczyli, jak to było robione. Bo to jeszcze były takie czasy, że studia tatuażu to nie było coś, co było na każdej ulicy i pan, który mi to robił, no wyglądał, no uczył się profesji tam, gdzie na ogół tę uczył profesję się na tobie. Nie, za kratami. No dobra. Kacprze, przepraszam, bo znowu ci przerwałem. Teraz naprawdę ci przerwałem. A tutaj umieszczam, słuchajcie, reakcję na tatuaż Macieja. I możecie... Nie wiem, czemu mi miody Macieja cały czas tutaj pisze. Na tatuaż Macieja możecie umieścić swoje reakcje. Podpinam ten komentarz. Zaraz ci powiem, jak ludzie reagują na twój tatuaż. Może w ogóle. Zobaczymy. Na razie jedno zdziwienie. Oliwii. Kacper dał lajka. Wiktoria serduszko. Też chyba Wiktoria lubi tatuaże. Albo ludzi, którzy noszą tatuaże. No dobra. Poczekaj, bo kurczę, bo tu mi się... Tylko jeszcze jedna rzecz, bo one się powinny, ta reakcje wyświetlać na ekranie, a się nie wiem czemu nie wyświetlają. Wezmę, spróbuję jeszcze raz odświeżyć i może się zaczną wyświetlać, ale chyba jednak nie, więc będziemy tylko patrzyli na czacie. Dobra. Przepraszam jeszcze raz. Kacprze. Pytaj Maćka jeszcze, co tam ludzie chcą wiedzieć? Co lud chce wiedzieć? Przede wszystkim lud odpowiedział ci bardzo szybko na pytanie o tatuaż. Już masz chyba ponad 10 lajków. Tak jest. A pytanie było od Kasi GG. Kreatywność to chyba cecha, która jest z nami bardzo długo. Jak ma twórczość do ewolucji? No to jest fajne, bardzo znowu szeroka rzecz. No, w sensie darwinowskim to pewnie oczywiście twórcze myślenie jest adaptacją, prawda? To znaczy pozwalało przetrwać i przekazywać jakby te właściwości, które później sprzyjały funkcjonowaniu. Czy sztuka jest adaptacją? To jest osobne pytanie, bardzo fajne i bardzo, bardzo ciekawe. No teraz Piotrek Sorokowski, nasz kolega, prowadzi taki duży projekt badawczy temu poświęcony, bo to nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o sztukę, prawda? To znaczy, no, to, że prawda, coś ładnego narysujemy, to jeszcze nie oznacza, że uciekniemy szybciej przed lwem z tego powodu, a więc, że będziemy mieli szansę przekazania swoich genów. No ale są takie bardzo, bym powiedział, kontrowersyjne w niektórych środowiskach teorie, które mówiły, że sztuka w tym sensie była adaptacyjna, że ona komunikowała dobre geny i tak naprawdę była sexy bardzo. To znaczy ci, którzy się sztuką parali, byli atrakcyjnymi partnerami, więc ona z punktu widzenia doboru komunikowała coś, co sprawiało, że to byli atrakcyjni w oczach potencjalnego partnera czy partnerki ludzie do zawarcia związku i przedłużenia gatunku. Więc to tłumaczy ten efekt chłopaka z gitarą? To jest takie wyjaśnienie? No, że tak powiem, pan Gauguin to się tak średnio replikuje, więc ja bym się do tego badania akurat mocno nie przywiązywał, chociaż ono jest strasznie fajne, bo ono pokazuje rzeczywiście, że chłopak niosący gitarę versus chłopak niosący coś tam innego, to ten gitarę niosący faktycznie jest postrzegany jako bardziej atrakcyjny. I nam to nawet wychodziło, mimo tego, że nie publikowaliśmy tego. Tak, ale to dokładnie o to chodzi. Bo to było takie pytanie trochę inspirowane tym, po co Pawiowi ogon, prawda? Znaczy on tak piękny. Przecież on nie pomaga uciekać, raczej drapieżniki przyciąga. No po to, że partnerkom. Więc to trochę jest ten mechanizm, więc ewolucyjnie to musiało mieć jakiś sens oczywiście w myśleniu o ewolucji, bo inaczej by nie,
by nie przetrwało, prawda? Więc to jest adaptacja, wydaje się. Mm-hmm. Tak, pokazuje dobre geny i dobrze rozwinięty mózg, jak pan Szymon tutaj słusznie zauważa. Dokładnie tak. Kacprze, następne pytanie. Ja tylko powiem, że jak masz te badanie GOGEN w międzyczasie, to też mogę podrzucić. A kolejne pytanie było interdyscyplinarność zespołu. I to pytał Artur Jagodziński. O ile faktycznie wpływa ta interdyscyplinarność zespołu na polepszenie tworzenia twórczych rozwiązań? I to ogólnie rozwinęło całą dyskusję na temat twórczości w zespole. Czy jest lepiej tworzyć w zespole, czy są tam te strategie indywidualne. To już trochę mówiliśmy o tym, nie? Więc może to akurat to byśmy tak, przeskoczyli. Ale ta interdyscyplinarność to też jest duże wyzwanie współczesności. Tutaj krótka odpowiedź jest jakby jednoznacznie pozytywna. To znaczy to właśnie nie o to chodzi, żeby mieć samych geniuszy, którzy są ekspertami w wąskiej dziedzinie, a propos tego, od czego ty, Łukasz, zacząłeś, prawda? Czyli że tam mamy ludzi w jakimś poziomie. Tylko chodzi o to, żeby ci ludzie mieli szansę wnieść jakąś unikalną wartość, a ona płynie z interdyscyplinarności, no bo to są po prostu różne kompetencje. Więc ryzyko, to koszt pewien związany z interdyscyplinarnością jest taki, że ciężko złapać wspólny język i trzeba włożyć nieco wysiłku, żeby ustalić pewne wspólne założenia, rozumienie i tak dalej. Natomiast to jest bezwzględnie wartość. To znaczy długofalowo to pomaga i to bardzo często widać w przypadku artystów z różnych jakby dziedzin, prawda, albo w przypadku naukowców, którzy się wzajemnie inspirują. To interdyscyplinarność wydaje się być znacznie jakby silniejszym predyktorem tej skuteczności niż sam poziom tego, czy ktoś jest bystry, czy mniej bystry. To chodzi o to, jakby z jakim bagażem doświadczeń, wiedzy, eksperckości on wchodzi i skąd. Więc to tu zdecydowanie wydaje się, że sprawa jest niekontrowersyjna, przynajmniej w świetle tych badań, które mi przychodzą do głowy. Kolejne pytanie. A GOGEN nie będę wrzucał, bo GOGEN był zretrakowany. Kolejne pytanie ma Kacprze? A ja chyba tutaj mam jakiś postęp, wydaje mi się. Okazało się, że mam po prostu na tą drugą skałę wejście. Jeżeli teraz dobrze skoczę, trzymajcie kciuki. Masz już 14 reakcji na twój tatuaż. GOGEN zreplikował na zdjęciach profilowych na Facebooku z gitarami. Pani Marto, ja mam jedną z magistrantek, zresztą być może jest tutaj, jak niektórej wyszło dokładnie to samo. To znaczy myśmy też to zrobili na jakiejś dużej próbie i też tak wyszło, że ludzie z pewnymi takimi miarami, z czymś, co sugeruje twórczość, byli postrzegani jako bardziej atrakcyjni, zarówno do związku długoterminowego, jak i krótkoterminowego. Więc tak, to jest sexy po prostu być może. A są różnice płciowe tutaj? Kobieta z gitarą? Nie ma co więcej, osoby homoseksualne i heteroseksualne tak samo, czy bardzo podobnie, to znaczy rzeczywiście to była postać preferowana, czy najczęściej wskazywana jako atrakcyjna przy wyborze z takiej, prawda, biznesowego, twórczego i chyba sportowego profilu. Więc no, Gogę to rzekomo robił fajnie, bo on to robił w takich naturalistycznych warunkach, tylko jak ktoś to bardzo ładnie się temu przyjrzał, to chyba nie dało się tego tak zrobić, jak w tym artykule było to opisane, więc coś tu nie grało. I ostatecznie nie pamiętam, czy ten artykuł jest już wycofany, czy nie, no ale parę innych było, więc trzeba byłoby, tak, twórczy ludzie są sexy, zapamiętam. No bywają, tak. O Jezu, a słuchajcie, a mi się udało wreszcie. Ja tutaj siadam na tej kanapie i się nie ruszam. Tak? Proszę? Ty już kończysz przez to, że tu doszedłeś, czy... A nie, ja nie kończę. Jeszcze gram cię do 12. Zostajemy do 12. Gramy. Maciej zaraz ucieka, a ja będę się męczył z tą grą. Jak już zacząłem. Nie no, muszę przejść tą jedną planszę chociaż. No dobrze, Kacprze, czy jeszcze mam jakieś pytanko? Były. No to były, dawaj. Szybciutko, bo ja też jeszcze chciałem zapytać o substancje, więc... Na koniec. Franek Karwowski spytał, co zrobić, aby pobudzić kreatywność uczniów, może na przykład jakieś zajęcia, i od razu zanim odpowiesz, Michał Jimbo, albo Jimbo, nie wiem, pytał pytania, jakie zawody są wspierające twórczy rozwój? Więc ja je podałem razem, bo one mi się wydają dość podobne. Franku Karwowski, to jest znakomite pytanie, wejdź na bloga swojej mamy i zobacz, co robią twórcze nauczyciele i zobaczysz, że można. I jakby tak szkoła wyglądała jak te zajęcia, to nie byłoby żadnego problemu z rozwijaniem twórczości. A mówiąc czyli polecamy serio, bloga od razu żony, tak? Rozumiem. Tak, zaraz. Żona mnie zabije, jak przyjdę do domu. Ale po co prowadzi bloga, jeżeli nie chce, żeby ludzie o nim wiedzieli? No wiesz co, ja jestem człowiekiem niefunkcjonującym w mediach społecznościowych, więc motywacje ludzi, którzy
którzy mają te rozmaite blogi, są kulturyści, są twórczy. Czy można być twórczym kulturystą? Twórcą kultury można być na pewno. Czy można być? Chryste Panie, nie wiem. Znaczy, kulturyści pewnie bywają twórczy, ale czy oni są twórczy w ćwiczeniu? No jak ich zamkną na przykład, nie mają dostępu do siłowni, to taki Szpilka tam machał w więzieniu, zdaje się. No tak, tak. Właśnie jak ja teraz słyszę, jak ktoś mówi, nie, my nie możemy ćwiczyć, bo są siłownie zamknięte. No pewnie trudniej, ale można ćwiczyć, jak są siłownie zamknięte. Proszę cię, to jest w ogóle jakieś takie absolutnie, absolutnie idiotyczne chyba wytłumaczenie, bo to, co to za powód? Znaczy, rozumiem, Chyba tak. Więc już tak bardziej serio. Oczywiście, że są też jakieś zajęcia, zarówno takie dedykowane, są treningi twórczego myślenia na przykład, tak? Ale to chyba a propos szkoły nie rozwiązuje problemu. Odpowiadając na to pytanie Franka, najlepiej by było, żeby twórczo uczyć każdego przedmiotu, albo przynajmniej pozwalać na twórcze myślenie w trakcie każdego przedmiotu. I są nauczyciele, którzy to robią, i to nauczyciele, którzy to robią nawet na takich przedmiotach rzekomo z definicji nietwórczych, prawda? Na przykład, nie wiem, na matematyce. No, matematyka jest super twórcza. Jest wglądowa, to znaczy w matematyce bardzo często masz do czynienia z wglądem, czyli z takim wow. Oczywiście bywa też tak, że nie masz, bo nijak nie wiesz, jak sobie poradzić z jakimś zadaniem, ale tam się te wglądy zdarzają. I teraz taki nauczyciel, który potrafi to stymulować, który potrafi dzieciakom to pokazywać, no jakby większe, na pewno ma większe szanse, że ich i zainspiruje, ale też nauczy. Ale to jest challenge oczywiście, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy jest bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia, kiedy edukacja jest w warunkach zdalnych, kiedy się siedzi w internecie i tak dalej. Więc to jest jakby jedna rzecz. Teraz a propos tych profesji, no to znowu, no wydaje mi się, że jak się tak nad tym głębiej zastanowić, to chyba łatwiej, trudno byłoby wskazać takie, gdzie nie ma przestrzeni na to, żeby być, jakby twórczo funkcjonować, prawda? To jest tak, że bardzo w zasadzie wielu, żeby nie powiedzieć, że w prawie każdej jest jakaś przestrzeń na to, żeby jakieś innowacje wprowadzać. Pewnie w niektórych nie, ale... Bardziej sposób pewnie podejścia, nie? Do zawodu niż sam zawód. No tak mi się wydaje. To znaczy, wiesz, jak zaczynasz myśleć o tym, że to jest tylko kwestia na przykład bycia, nie wiem, pracownikiem agencji reklamowej, czy nie wiem, naukowcem, czy dziennikarzem, no to jest oczywiście prawda. Natomiast to nie do końca jest tak, że to jest wyłącznie to. To jest to w zasadzie w każdej... Tak długo, jak sobie dajesz prawo do tego, żeby coś fajnego, ciekawego robić, to Tak długo tam ta przestrzeń jest. No to Kacprze, kolejne pytanko. A ja chyba muszę wybić szybę? Ale mogę? O, tak. No tutaj było od razu follow-up do tego pytania. I było pytanie o hobby rozwijające twórczość młodzieży. Ludzie domagają się też linka do bloga. Poszedł? Poszedł? Gdzie? Poszedł, nawet dwa poszły. Okej, okay, właśnie teraz widzę, że przyszedł. Okej. Okay. Ja tutaj tańczę przy róże. Ej, ale on jest momentami słodki. Wiecie co? Zaczyna mi się ta gra coraz bardziej podobać. Jest słodki ten dźwięk. Jak już się... O Jezu, rozwaliłem jakąś ścianę. Jak już się opanuje te najgorsze tutaj mechaniki, to nawet się robi to dosyć ciekawe. To jest po prostu mega taki pijane dziecko. To niezbyt dobre połączenie. Ale ty wiesz w ogóle, co ty masz tu zrobić? To znaczy, co jest twoim celem w tej grze? Mam przejść grę. Jak gdyby każda plansza mówi ci mniej więcej, co masz zrobić. Masz się wydostać z tej planszy. No i widzę, że tu są drzwi, muszę przez nie przejść. Ale jak to zrobić, tego nie wiem. Wiem, że mogę rozbić tutaj tą szybę, bo tu jest to. Ale możesz czymś tam tym wichajstrem podważyć tych drzwi i je rozsunąć? Nie, wiesz co, akurat drzwi to nie jest już problem, bo mam tutaj gaśnicę i tak tą gaśnicą mogę wszystko rozwalać. Nawet może te deski? Nie, desek nie, ale mogę tamtą szybę wybić. Także powiem wam, że nawet mi się to zaczyna podobać. O, i teraz lecę do szyby. Kacprze, czy coś jeszcze mamy? Znaczy, to pytanie chyba umknęło przy okazji bloga, więc je powtórzę. Mhm. Jakie hobby rozwijające twórczość polecacie dzieciom i młodzieży? A ciebie, Łukaszu, bym poprosił, bo Marta Kowal tutaj wspomniała odnośnie tej dyskusji o Gauguin, że tak. Obecnie takie właśnie badania prowadzimy nad atrakcyjnością fizyczną i interpersonalną i hobby. Jeśli ktoś miałby ochotę uczestniczyć w badaniu, proszę dać znać.
Podeślę do badania, link do badania, jak ruszymy z drugą częścią. Jakbyś mógł to spinować albo coś, wiesz, żeby to bardzo działało. Bardzo zachęcam. Pomóżcie pani Marcie. Udostępnimy badanie. Ja tam chyba nie będę za bardzo w nich mógł uczestniczyć, ale możemy udostępnić gdzieś informacje o tym jak najbardziej. Wrzućcie, to są fajne, ważne, bardzo, bardzo interesujące rzeczy. Tutaj naukowo wspieramy wszyscy. Ja muszę chyba tu podciągać te rzeczy. Tak, a jeżeli chodzi o... No dajesz, Kacper, no. Albo Maciej, tak. Dawajcie. Ja tutaj się nie obijam. Ja tutaj ostro daję. Wy też dawajcie. Zobaczcie, istotą hobby, czyli jakby zainteresowań i realizowania się w jakiejś sferze, która nas wciąga, jest jakby z definicji potencjał twórczy tego, tak? To znaczy, no bo jeżeli ja faktycznie się czymś interesuję, no to w zasadzie to, co to jest, tak długo, jak to nie jest wybijanie szyb, przepraszam, karykaturalne jakieś, kompletnie już wygłupy, ale jest późno. No ten potencjał jest w tym zawsze, to znaczy niezależnie od tego, czy ktoś się działalnością artystyczną, czy sportową, czy jakąkolwiek inną interesuje, to jeżeli naprawdę się interesuje, no to w naturalny sposób powinno przychodzić to, żeby dawała ona jakąś przestrzeń. Więc ja nie wiem, czy jest jakaś dobra odpowiedź pod tytułem, prawda, zainteresuj się tym czy tamtym. Jeżeli coś cię interesuje, to już z definicji stwarza tę przestrzeń, prawda? Tylko trzeba zmienić nastawienie, jak słusznie Łukasz powiedział, i zacząć o tym myśleć trochę tak, znaczy przestawić sobie w głowie trochę taki mindset. Także to można zrobić inaczej być może coś. Warto spojrzeć na to inaczej, niż się do tej pory patrzyło. Czasami właśnie, bo też trochę pamiętam z takiej literatury na temat flow jeszcze, że jakby umysł musi się nauczyć osiągania tego stanu flow. I jeżeli go ćwiczysz, grając w jakieś gry na przykład, a to najłatwiej chyba, to potem być może to się w jakimś stopniu generalizuje na inne obszary. Trochę tak jak mówisz, że jeżeli coś cię fascynuje, uczysz się fascynacji, uczysz się skupienia, uczysz się koncentracji, bo cię coś niesamowicie wciąga. Umysł jakieś tam pewnie swoje obszary czy zdolności rozwija dzięki temu. No właśnie, a ja teraz skoczę jeszcze z jednym, bo rozmawialiśmy tu o snach jakiś czas temu. Nie wiem, czy jeszcze jest Sandra, ale z Kacprem też rozmawialiśmy. Bo to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo czasami sny nas zaskakują swoją taką, już wiem, że troszeczkę jesteśmy po czasie, ale jeszcze o dwie rzeczy chciałem zapytać, o sen i o substancję. Czy czasami w snach mamy jakieś niesamowite takie właśnie historie, czy jak ktoś właśnie coś tworzy, to jakieś mu się treści pojawią artystyczne, ale na przykład same te historie, które niejednokrotnie nadają się naprawdę na jakiś po prostu film. Czy to nie pokazuje, że jakby ten potencjał człowieka jest w jakimś stopniu większy, tylko coś nas blokuje w takim życiu, życiu codziennym? Jak się mają sny, śnienie na jawie też być może do twórczości? No, oczywiście to jest tak, że to się ciężko bada, prawda? Więc wiedza, tak pomijając anegdoty i jakieś właśnie obserwacje takie bardzo anegdotyczne jest szczątkowa. Choć jakieś eksperymenty się robi, nawet takie, gdzie się ludziom zapachy puszcza i się ich kładzie spać w warunkach laboratoryjnych. Holendrzy, tam Simon Richter jakiś czas temu robiła coś takiego, żeby stymulować jakby skojarzenia zapachu przed zaśnięciem z jakimś problemem i w jakiejś mierze wpływać na to, żeby ludzie inkubowali właśnie ten problem. No ale najczęściej pojawiająca się intuicja jest dokładnie taka, jak powiedziałeś. To znaczy taka, że my jesteśmy jakoś przyhamowani, tak? I teraz to przyhamowanie najczęściej oznacza albo nadmierną kontrolę, która w śnie czy takim marzeniu na jawie jest trochę wyhamowana z kolei, więc czyli znika, więc dzięki temu te skojarzenia stają się bogatsze, czy też właśnie te takie fiksacyjne rzeczy, o których mówiliśmy, tak? Czyli takie, że jak się właśnie odprężymy. Więc mechanizm ten, który jest w literaturze proponowany, znaczy ludzie tak mówią, faktycznie, no to nie ma dyskusji, że sny niosą taki potencjał kreatywny, natomiast zrozumienie tego, znaczy na przykład, czy to jest kwestia fazy REM odpowiedniej, prawda, czyli kiedy się to pojawia, no, tych badań jest faktycznie coraz więcej, ale nawet jak się ludzi do laboratorium zaprosi, każe im się spać, a tak się to robi, no to trochę puszczasz kontrolę, mówiąc trochę inaczej. A słuchaj, to teraz tak pośrednio zapytam, chociaż nie, w sumie właśnie o to chciałem zapytać docelowo chyba, więc czy to jakoś można powiązać z zażywaniem różnych substancji, które mogłyby w pewnym stopniu właśnie osłabiać mechanizmy hamowania, mechanizmy kontroli? Tak. To znaczy to się ewidentnie tak to się tłumaczy. To znaczy badania,
które do tej pory były robione, to były albo badania nad kawą, no to dość specyficzna substancja, no ale pobudzająca, nad alkoholem. I to takie porządne w podwójnym placebo ślepym, gdzie ludzie pili, prawda. No to moi koledzy z Austrii robili. Jak oni mi powiedzieli, jakie oni piwo podawali tym ludziom badanym, to zacząłem się śmiać, że w Polsce to by nie zadziałało, bo to w ogóle jest za stężenie. I to było bardzo ciekawe, bo im rzeczywiście jeden z wyników był taki, że ludzie, którzy przyjmowali alkohol, lepiej sobie radzili z takimi zadaniami wymagającymi konwergencyjnej bardziej twórczości, czyli rozwiązywania problemów, ale nie dywergencyjnym myśleniem. Tam nie było różnic. I niedawno oni próbowali to, prerejestrowali to, czyli jakby replikowali to badanie, im się nie zreplikowało, czyli różnic żadnych nie było. Mhm. Ale tłumaczenie rzeczywiście było takie, że przez osłabienie kontroli poznawczej dopuszczamy jakby więcej bodźców, a w konsekwencji zwiększamy szanse na bogatsze skojarzenia. Problem a takie jest, substancje tak? trochę ogłupiające typu LSD na przykład? Są jakieś badania na ten temat? Ja pamiętam taki, wiesz, kiedyś jakiś, ale to bardziej anegdotyczna sytuacja, gdzie jacyś naukowcy zażyli LSD i dyskutowali, mieli jakieś niesamowite wnioski, tylko że nie byli w stanie ich zapisać. To jest właśnie ten problem. Ale obudzili się z takim poczuciem niesamowitego, ale potem zrobili następną sesję, też zażyli i już notowali pomysły, też były genialne, ale jak rano to przeczytali, to się okazało, że po prostu substancja sprawiła, że im krytycyzm spadł. Dokładnie, to Kobra z Kobranocki, takiego kiedyś, nie wiem, być może jeszcze istniejącego zespołu rockowego, coś takiego kiedyś powiedział, że... No ja byłem na jej koncercie. No ja też, nie raz. Że jak tworzysz coś napalony, tam akurat o marihuanę chodziło, to ci się wydaje, że to jest genialne do momentu, do którego następnego dnia tego nie przeczytasz i nie zobaczysz, że to jest, przepraszam Państwa tutaj, no to cytat gówno. Tak się o tym wyraził. Ja badanie nad marihuaną znam jedno, takie, które było chyba gdzieś, gdzie ono było robione, w Maroku chyba. I z tego też raczej wniosek był przeciwny do oczekiwanego tak naiwnie, to znaczy, że to raczej obniżało poziom wykonania tych zadań, bo my musimy pamiętać, że twórcze myślenie to nie jest tylko jeszcze raz rozszerzenie horyzontu i dopuszczenie do siebie wielu bodźców, ale też zbiegnięcie. Więc to jest trochę to, co Kasia teraz podaje na czacie, że to jest przykład, gdy spada inteligencja, ale kreatywność zostaje. No problem jest troszeczkę taki, że ta inteligencja jest cały czas też uwikłana w tej kontroli, tak? Bo my musimy też hamować niedobre pomysły. Czyli z jednej strony osłabiamy kontrolę, więc dopuszczamy do siebie więcej bodźców i to może być błogosławieństwem dla twórczości, ale niestety jest tak, że dopuszczamy też więcej śmieci, mówiąc wprost, i nie bardzo jesteśmy w stanie je przesiać. W konsekwencji, co z tego, że potencjalnie wokół nas jest dużo być może fajnych pomysłów i my je czujemy, skoro my nie wiemy, które to są dobre pomysły. I to z LSD to nie wiem, szczerze mówiąc. To znaczy ja takich badań... Ja właśnie nie wiem, czy to jednak nie była marihuana. Teraz jak zacząłeś to mówić, czy to nie było tak... O marihuanie to rzeczywiście było takie badanie w Creativity Research Journal jakiś czas temu i z niego wynikało, jeżeli ja dobrze pamiętam, na 90% pamiętam dobrze, że nie było żadnego wpływu w przypadku takich osób, które nie paliły wcześniej. Tam oczywiście znowu było tak, że była marihuana palona z THC i bez THC, nawiasem mówiąc, ciekawe jak ze zgodą komisji etycznej było, ale to już nie mój problem. A dodatkowo jeszcze analizowano tych ludzi pod kątem tego, czy oni w ogóle palą, czy nie palą. I teraz okazywało się, że w tej grupie, która nie paliła wcześniej, czy nie była regularnymi palaczami, tego efektu w ogóle nie było, czy był zerowy. Natomiast w przypadku tych, którzy lubią sobie zapalić, to raczej był efekt negatywny. No ale to oczywiście może być kwestia tego, że przez to, że oni sobie lubią zapalić, to tam już jakieś zmiany wystąpiły innego rodzaju, że to nie była kwestia samej tej ekspozycji. Więc w tym jest bardzo dużo mitów. To znaczy to wymaga kontroli, wymaga świadomości, no a nie tylko, a tak naprawdę wymaga ciągłego balansowania pomiędzy z jednej strony takim otwieraniem i zamykaniem. Nie? Że gdyby szukać takiej metafory pewnie twórczego funkcjonowania naszego umysłu, to on się musi otwierać i zamykać jednocześnie, niemalże, czyli przesiewać to i selekcjonować to, co do niego dociera, a nie tylko być otwarty, bo jakby był otwarty, no to jest bombardowany przez mnóstwo śmieci, więc to... Ale pewnie tutaj jeszcze nie ma 10, więc tak ostrożnie musimy mówić. Ja też sam nie korzystam z żadnych jakichś dodatkowych substancji oprócz kawy, ale w historii znamy dużo takich przypadków jednak twórców, no zresztą tutaj Cyber Freud to jest mój alias na ten gamingowy, ale no wiemy przecież, że Freud to zażywał K, nie będę rozwijał, i to był wielkim fanem, uzależniony do końca życia praktycznie. Nawet jak już mu lekarze odradzali, żeby nie zażywał pod koniec życia, bo mu to
pogorszy stan, to on i tak, tak lubił, że zażywał. No dużo, dużo znamy taki. No Philip K. Dick, tak samo przecież tam na wiele, wiele ze swoich dzieł napisał pod wpływem różnych stymulantów. Kieślowski, ale Kieślowski to akurat kawa i papierosy. Nie, on kawa i papierosy, ale w ogromnych ilościach. Dlatego no, tak też dosyć szybko odszedł. I więc mamy troszeczkę taki wizerunek w społeczny chyba artysty jako osoby, która kosztem zdrowia, kosztem, nie wiem, może relacji też, no, zażywa różne substancje. Czy co badania na ten temat mówią? Oprócz tego, że te substancje szkodzą, to jak one, czy stymulanty na przykład? No powinny, nie, wiesz, no, to, trudno byłoby to, wykazać, że nie chyba. Tak, to jest jakby trudno badalne z tego powodu, że dotykamy tutaj trochę innego problemu, tak? To znaczy my dotykamy trochę mitów, przekonań na temat twórczości i wizerunku twórcy, trochę autoprezentacji, trochę trudno powiedzieć, co tu jest przyczyną, a co skutkiem. To znaczy, czy to jest tak, że oni są tymi wybitnymi twórcami, dlatego że się wspomagają, czy to jest raczej także elementem stylu życia jakiejś grupy, na przykład twórców, czy jakiejś zawodowej jest, nie wiem, sięganie po używki, prawda, czy alkohol, no Marek Hłasko, czy w ogóle no, polscy pisarze PRL-u czasu. Wiadomo, że alkoholu za kołnierz nie wylewali, więc trochę trudno oddzielić te dwie rzeczy, znaczy taki zbudować jakby ciąg przyczynowo-skutkowy. To po pierwsze, po drugie, no oni się za bardzo nie chcą badać, prawda? Nie chcą brać udziału w badaniach, więc my tego nie wiemy. Z tych badań, które mamy, które są badaniami nie na wybitnych twórcach, tylko na ludziach, którzy pod wpływem różnych środków, raczej tych takich łagodnych niż mocnych, typu alkohol, marihuana i tak dalej, coś rozwiązują, to raczej te wnioski są przeciwne, no i tłumaczenie jest raczej takie kontrolne, prawda? To znaczy, że przez brak kontroli raczej przeszkadza. No i teraz to, czy pisarze muszą być uzależnieni, jak... Nie widzę pierwszego, no ale tak, to zdaje się, był Pilch przecież, tak, Sapkowski. No na pewno nie muszą. To znaczy jakby wszędzie tam, gdzie się pojawiają wielkie kwantyfikatory, no to naturalna odpowiedź jest taka, nie. To znaczy to jest bardzo takie bijące po oczach, ale pewnie jakbyśmy się zastanowili, to na każdego uzależnionego byśmy wskazali 5 nieuzależnionych, tylko oni nie są aż tak bardzo spektakularni, prawda, bo ich nie widać. Nie ma, to są anegdoty i trochę trudno z takimi anegdotami dyskutować, bo nikt się nie przekona. Najlepiej się uzależnić od dopaminy, którą da, i serotoniny, które daje twórczość. I tak, no, właściwie, daje, i tak właściwie chyba zakończymy to nasze spotkanie, czyli uzależniajmy się od tego, co nasze ciało daje nam w nagrodzie za dobry artykuł. Czy ty jeszcze się cieszysz, jak masz artykuł jakiś nowy, czy już się przyzwyczaiłeś? Czy to tak bardzo jest, za każdym razem. Nie, to jest za każdym razem jest dokładnie tak samo, więc nie, wielką mi to radość sprawia. Zresztą artykuł nie jest aż tak ważny pewnie jak to, że człowiek ma poczucie, że coś tam nowego znalazł. Nie zawsze znajduje, ale... Zresztą jest takie jedno badanie, które ja bardzo lubię, które pokazuje, że się trzeba dużo śmiać, zwłaszcza na ResearchGate, wtedy się ma dużo cytowań, prawda, Łukaszu? A tak. My zrobiliśmy takie badanie. To trochę było zaskakujące, ale tak wyszło. Głęboka prawda. Cóż, pozytywna emocjonalność, w ogóle pozytywne emocje, to jest temat chyba na inną okazję też bardzo szeroki, ale to też, znaczy to jest trochę tak jak powiedziałeś w twórczości, że pewnie ta amplituda musi być, że pozytywne emocje coś pozwalają wygenerować, ale potem trzeba wpaść troszeczkę taką lekką depresję i pewne rzeczy wyciąć. Także dziękujemy jeszcze. Tu mi trochę zakryło. Wyświetla mi tylko Ara Sikora. I co to mogło być, to Ara wcześniej? Sara Sikora. Dziękujemy za subskrypcję i was wszystkich zachęcamy do tego, żebyście followowali. To zobaczycie obrazy mojego syna za jakiś czas i sobie powiecie, czy... Albo może zrobię tak. Wywieszę jeden obraz mojego syna, jeden obraz mojej żony po ASP. I wy mi powiecie, który jest czyj. To by było ciekawe. Zrobimy takie głosowanie. No dobra. Słuchajcie, tak, to gra, jest super pomysł. Tak. No, tak. Ta gra, myślę, że no jest dosyć... No nie jest najgorsza. No, dałby mi takie mocne 6 na 10. Ma w sobie ciekawy element. Jest urocze to, że ten ludzik tak wygląda, jakby miał zaraz upaść, że chodzi jak takie dzieciątko pijane właśnie, odurzone jakimiś substancjami.
Ale ja chyba już w nią nie będę więcej grał, także nie wiem, czy was zachęciła ta gra, możecie napisać, co sądzicie o tej grze w komentarzach, to ja sobie chętnie przeczytam, ale o tej grze, nie o mojej grze, moja gra była słaba, ale wydaje mi się, że ten element przełamywania jakiejś fiksacji funkcjonalnej tutaj był, będę się cały czas bronił, że jednak troszeczkę jakiś element tutaj takiego twórczego, znaczy może element pewnych procesów, które pojawiają się w trakcie tworzenia. To gdzieś pewnie, tak. pewnie było. Wydaje mi się, że trochę aktywizuje. Dziękujemy. Ja to mam wrażenie, że wiesz co, naprawdę, tak jak powiedziałeś na początku, że tu są, że jak tutaj rozmawialiśmy o tym, o czym moglibyśmy rozmawiać, że temat jest tak szeroki, że moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać, ale wiem, że jesteś zmęczony, jak wszyscy, że jesteś po dniu pracy i nie jesteś jeszcze w domu, a Franek czeka. Pewnie będzie miał jeszcze do ciebie dodatkowe pytania. Pewnie się Franek cieszył, że tata streamuje też, że jest na live'ie. Także cieszę się, że pewnie Franek też się cieszy. I mam nadzieję, że dla ciebie też to było miłe spotkanie. Słowo końcowe dla ciebie. Jaka odezwa jeszcze? Od badacza twórczości. Ja jestem, powiedziałem tobie to na offline, że z mojego punktu widzenia to trochę jak rozmowa po mandaryńsku, bo ja jestem człowiekiem, który kompletnie nie rozumie idei streamu. Jak patrzę, jak moje dzieci na YouTubie oglądają graczy grających, to kompletnie nie jestem w stanie pojąć, co w tym jest fajnego. Znaczy jeszcze granie jestem w stanie zrozumieć, ale oglądanie grania nie bardzo. I jak oglądałem twoje poprzednie streamy, mój ulubiony to jest z panią profesor Sęk, fenomenalne absolutnie. Jak widzę, że ty coś grasz, o czymś rozmawiasz jednocześnie, mówię, Boże jedyny, jak ten człowiek jest w stanie nadążyć za tokiem tego wszystkiego, a to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękuję i dziękuję za tak żywy odzew na czacie. Pewnie nie na wszystkie pytania się udało odpowiedzieć, ale może jeszcze kiedyś będzie okazja. I tylu znajomych i byłych studentów tam zobaczyłem. Bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. No, mieliśmy bardzo dużo osób dzisiaj. No, muszę ci powiedzieć, że ludzie cię lubią, bo przyciągasz ludzi, jesteś dla nich atrakcyjny. Mieliśmy dzisiaj dużo widzów. No, mamy tutaj często dużo widzów. Oczywiście my stawiamy na jakość, niekoniecznie na ilość. Ale duża była dosyć widownia, duże było zaangażowanie, chyba nawet rekordowo duże zaangażowanie, bardzo dużo komentarzy było. Więc trochę mi przykro, że nie uda nam się na wszystkie odpowiedzieć, ale może się włamiesz na Facebooka jakiegoś swojego, no Franka na przykład, bo rozumiem, że swojego Facebooka nie masz, czy masz? Czekaj. Nie masz. Swojego nie mam. Ale z Facebooka Franka będziesz mógł poodpowiadać na te pytania, tutaj przejrzeć i osobiście być może jeszcze na jakieś niektóre z nich wybrane przynajmniej odpowiedzieć. Także jeżeli wam zacznie odpowiadać Franek Karwowski, to pamiętajcie, że to tak naprawdę jest Maciej. Jeżeli oczywiście Franek się zgodzi na to, to nie wiadomo, trudno powiedzieć. Ponegocjuję. No dobra. Psychologia i gaming, czyli korzystamy z gier, żeby lepiej zrozumieć psychologię, tak jak dzisiaj. Gry stają się pretekstem do tego, żeby się spotkać z kimś i porozmawiać o jakichś ciekawych zagadnieniach. Mam wrażenie, że bardzo dużo tutaj rzeczy poruszyliśmy. Mam wrażenie, że raczej się zagłębiliśmy w temat. Tutaj, o, to jest tak jak w tej grze właśnie, nie? Że coś rozbiliśmy, że są jakieś kawałki, nie do końca udało się je jeszcze pewnie ułożyć. No ale no, temat jest szeroki. Mam nadzieję, że było to dla was inspirujące. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście reakcję. Może być to jakaś łapka albo jakaś inna część ludzkiego ciała typu serduszko. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy też za udostępnianie streamu. No i jeszcze raz bardzo... Tak, like i follow. Aha, like i follow. Także super, dzięki. Jeszcze raz dziękujemy ci, Maćku. No, muszę ci powiedzieć, że no chyba na razie, wiesz, na razie przebiłeś tutaj kategorię najbardziej, jakby to powiedzieć, twórczy naukowiec, który był na naszym kanale. Na razie jesteś zdecydowanie w czołówce i nie wiem, czy nie pozostanie. Tak zastanawiam się, kto by tu mógł się jeszcze przebić, kurczę, jeśli chodzi o liczbę cytowań. Jeszcze jak to podzielimy przez wiek, no to już w ogóle byłoby ciężko. No także bardzo ci dziękuję, że tak zaszczyciłeś nas. Ja teraz będę już mógł wszystkim mówić, ty wpadniesz tutaj na tego streama, Karwowski był. Nie, no to już mi nikt nie będzie odmawiał, chociaż jak na razie mi nikt nie odmówił jeszcze. Także ci dziękuję bardzo. Że mnie przedwczoraj zaprosiłeś i wziąłeś z zaskoczenia, to myślę, że strategia działa, jest trudno ci odmówić. Bardzo dziękuję, oczywiście. To była duża przyjemność. A jeszcze jedną małą rzecz na sam koniec, bo gdyby ktoś chciał znaleźć ciebie więcej, poczytać jakieś twoje artykuły lub w jaki inny sposób dowiedzieć się więcej o tym, co robisz,
i tak dalej. Jest jakieś miejsce w internecie poza ResearchGate'em? Myślę, że zwykłe imię i nazwisko w Google przerzuca do mojej strony gdzieś tam dość szybko i do Google Scholar, i do ResearchGate'a. Mhm. I tam są i dane kontaktowe, i jakieś takie inne podstawowe rzeczy. W mediach społecznościowych jestem tylko na Twitterze i to raczej dość pasywne. Może dlatego masz takie osiągnięcia też. To może tłumaczyć. Za dużo rzeczy do roboty, a za mało czasu. O, Michał Kosiński to jest... O, cześć Michał. Michał Kosiński to jest wybór. Okej, to wrzucę linki do twojego... Czy to jest ten Michał Kosiński? No ten ze Stanfordu, jak chcesz to was skontaktuję. Ale jest tutaj wśród tych? Nie, to mój były student Michał Jankowiak się odezwał. Kosiński jest twoim byłym studentem? Nie, Michał nie jest moim byłym studentem, Michał jest moim kolegą. Okej, bo coś... Ja już zaczynam się... Późno gubić. Jest, Łukaszu, nadajesz o takich porach... nieoczywistych, ja już bym się kładł spać, gdyby nie ta kawa. Aha, ale mówisz, żeby zaprosić Kosińskiego tutaj, tak? To Artur Jagodziński tak napisał, ale to jest dobry pomysł. A można, fakt. To też byłoby ciekawe, tylko nie wiem jaką grę wtedy, coś o sztucznej inteligencji pewnie. No dobra, Macieju, biegnij do domu, czy tam jedź czy biegnij. Nie wiem, jak tam będziesz się przemieszczał. W każdym razie jeszcze raz ci życzę, znaczy dziękuję za obecność, życzę ci kolejnych pomysłów. No, tyle rzeczy cię nie zapytałem, ale mam nadzieję, że jesienią jeszcze dasz się ściągnąć i pozostałe pytania tutaj odczytamy z tej listy, plus może to, co będzie pod streamem. Jasne. I wam też dziękuję. Jasne. Do zobaczenia. Bardzo fajnie ludzie piszą, że było super, ja też tak uważam. Trzymajcie się, pa, cześć. A ja teraz wyłączam, czyli tak, Maciek już ucieka, a ja teraz po kolei wyłączam i żegnam się z Facebookiem, z Twitchem i